Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tarnikowski. I znów minął tydzień. To jest podcast Tak myślę. Tomasz Tarnikowski, witam i zapraszam. Na początku, jak zwykle, przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia, o których będziemy dziś opowiadać. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał dane dotyczące naszej religijności za rok ubiegły i nie ma co ukrywać, że nie są one dobre. Metropolia katowicka będzie miała arcybiskupa koadiutora. Został nim pochodzący z Bytomia, obecnie biskup pomocniczy ełcki Adrian Galbas Pallotyn. Dobiegła końca pielgrzymka Franciszka na Cypr do Grecji, o czym mówił Ojciec Święty, jaki był główny przekaz tych wizyt i co z nich wynika dla nas, Polaków. Słowacki rząd przeprasza romskie kobiety, które od lat 60. XX wieku aż do początku wieku XXI przymusowo sterylizowano. A w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy od dawna istnieje realna możliwość zmiany prawa aborcyjnego. Wszystko za sprawą stanu Mississippi i zmian w Sądzie Najwyższym. W dzisiejszym podcaście odwiedzimy też ośrodek dla uchodźców i migrantów w Białymstoku i porozmawiamy z jego szefem. Wcześniej to była noclegownia dla osób bezdomnych i Centrum Integracji Społecznej, które po prostu mieliśmy tylko 14 łóżek dla Straży Granicznej, ale w czasie kryzysu przerobiliśmy to wszystko i teraz jest tak, że właściwie w byłych salach lekcyjnych mamy wszędzie łóżka. Kupiliśmy ponad 100 łóżek, żeby mieć zapas też w razie czego, gdyby to się nasiliło. Trwa Adwent, a skoro tak, to czas na kolejny odcinek cyklu Tarnikowski czyta List do Rzymian. Dziś także rozmowa o nowej ewangelizacji, ruchu charyzmatycznym i konieczności rozeznawania. Będę o tym rozmawiał z księdzem doktorem Przemysławem Sawą. I na koniec słów kilka o słynnych warszawskich plakatach. A zatem zaczynamy! Koronawirus przyspieszył dechrystianizację Europy o 10 lat. Te słowa kardynała Jean-Claude'a Hollericha trzeba zupełnie wprost odnieść także do sytuacji w Polsce. I wydaje się, że jeśli chodzi o nasz kraj, to proces ten odbywa się jeszcze szybciej. A mocnym tego dowodem pozostają dane zaprezentowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Co z nich wynika? Spadek liczby zakonników i sióstr zakonnych, a także księży, dramatyczny spadek liczby kleryków w seminariach i nowych kandydatek do zgromadzeń żeńskich, ale przede wszystkim spadek o nieco ponad 1/3 liczby osób bierzmowanych, o ponad 1/4 osób zawierających małżeństwo i wreszcie o ponad 16% liczby osób ochrzczonych. Wzrosła jedynie liczba dzieci przystępujących do pierwszej komunii. Można się oczywiście pocieszać myślą, że te spadki związane są z ograniczeniami pandemicznymi, ale gdyby tak było, to oznaczałoby to, że dla ludzi ważniejsza niż sakrament jest impreza. Jeśli imprezy nie ma, to odwołują sakrament małżeństwa albo nawet sakrament bierzmowania, co jednak nie najlepiej świadczyłoby o naszej religijności i pewnie nie najlepiej o naszej religijności świadczy. Jeśli na moment zatrzymać się jednak na samych twardych danych, to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, że uświadamiają one, że te sakramenty, czy też te decyzje, które dotyczą ludzi młodych, o których decydują oni samodzielnie, ukazują proces głębokiej i bardzo szybkiej laicyzacji i sekularyzacji. Kościół przestał być miejscem naturalnego potwierdzania drogi życia. Sakramenty nie są już potrzebne ludziom młodym, a i drogi życia proponowane przez Kościół przestają być atrakcyjne, czy wręcz potrzebne. Spadająca liczba chrztów uświadamia też, że w przestrzeń publiczną wchodzi grupa rodziców, którzy realnie utracili już jakąkolwiek, nawet symboliczną więź z Kościołem. Ich dzieci będą rosnąć całkowicie poza wspólnotą Kościoła, a i dla nich samych, ich rodziców, Kościół, wiele na to wskazuje, nie jest nawet przestrzenią wspomnień, a pozostaje jedynie obcą, zewnętrzną instytucją. To dla nas ludzi Kościoła, dla nas wierzących jest ogromne wyzwanie. Zacząć trzeba od naprawdę uważnej diagnozy rzeczywistości, wsłuchania się w to, co do powiedzenia mają nam ludzie odchodzący z Kościoła, tracący więzi, rezygnujący z sakramentów, luzujący związki instytucjonalne. Zamiast utyskiwania, krytykowania czy wygodnego przypisywania winy zewnętrznym zjawiskom, choćby COVID-owi, który niewątpliwie proces przyspieszył, ale nie jest jego przyczyną. Trzeba słuchać, analizować, pozwolić się prowadzić innym,
także tym, którzy są na zewnątrz. Sztuka słuchania pozostaje dla nas kluczową na najbliższe lata, a może i dziesięciolecia. Jeśli się jej nie nauczymy, to proces spustoszenia Kościoła będzie tylko przyspieszał, a i tak jest on błyskawiczny. Jeśli ktoś sądzi, że coś może się zmienić szybko, że teraz już w ciągu roku czy dwóch zmienimy ten trend, to jest w głębokim błędzie. Trend sekularyzacyjny będzie nas męczył, dobijał, ograniczał jeszcze przez wiele lat. I jeśli uda się go przezwyciężyć, to nie za rok czy za dwa lata, ale za 20, 30 albo 50 lat. Teraz trzeba zacząć pracować, żeby nasze dzieci albo tak naprawdę nasze wnuki mogły z powrotem żyć w spójnym, silnym, istotnym społecznie Kościele. A jeśli tak nie będzie, to też nic takiego się nie stanie. Bycie chrześcijaninem to zawsze musi być wyzwanie. To była naprawdę znakomita decyzja Stolicy Apostolskiej. Arcybiskupem koadiutorem katowickim został biskup Adrian Galba z Pallotyn, który kiedyś zresztą gościł już w podcaście, tak myślę. Za półtora roku będzie on już po prostu metropolitą katowickim. To ważny znak pokoleniowej i duszpasterskiej zmiany, dający nadzieję na to, że będzie się coś w polskim kościele zmieniać zdecydowanie na lepsze, że bardziej będą słuchani wierni świeccy, bo przecież biskup arcybiskup Adrian Galbas jest pallotynem, czyli człowiekiem, który wie, że ze świeckimi trzeba współpracować. Nie ma jednak co ukrywać, że w tej beczce miodu jest także łyżka, a może więcej dziegciu. Otóż wydaje się, że w tym wypadku arcybiskup Wiktor Skworc, który sam przyznał się, trzeba uczciwie powiedzieć, że po tym jak ujawniły te sprawy media do zaniedbań i tuszowania przypadków pedofilii wśród duchownych, uniknie poważnej odpowiedzialności, czyli w tym przypadku po prostu odwołania ze stanowiska. Powołanie arcybiskupa koadiutora na jego, dodajmy, prośbę, choć jest symbolicznym uznaniem winy i symboliczną karą, to nie wydaje się być wystarczające w choćby najbardziej podstawowym myśleniu o zwykłej, ludzkiej, ale także Bożej sprawiedliwości. Pozostaje mieć nadzieję, że Stolica Apostolska rozpatrzy także inne przypadki i może jednak zdecyduje się na surowsze, choć przecież także zawsze w przypadku biskupów symboliczne kary. W niczym nie zmienia to faktu, że samemu biskupowi Galbasowi, arcybiskupowi Galbasowi życzę obfitego Bożego błogosławieństwa i proszę wszystkich tych oczywiście wierzących słuchaczy portalu Tak Myślę o modlitwę za niego. Dobiega końca pielgrzymka Franciszka do Grecji i na Cypr. W jej trakcie padło wiele mocnych słów dotyczących zarówno ekumenizmu, jak i pomocy migrantom. Mnie szczególnie w pamięć zapadły jedne. Zacytujmy je. Ale druty kolczaste w innych miejscach, gdzie są tak robione, aby nie wpuścić uchodźcy, tego, który przychodzi prosić o wolność, chleb, pomoc, braterstwo, radość, który ucieka przed nienawiścią i spotyka się z nienawiścią, która nazywa się drutem kolczastym. Niech Pan obudzi sumienie nas wszystkich w obliczu tych rzeczy. I proszę mi wybaczyć, że mówię jak jest, ale nie możemy milczeć i odwracać wzroku w tej kulturze obojętności. Mówił Ojciec Święty Franciszek. I warto te słowa odnieść także do nas, do Polaków, do naszej polskiej granicy. O granicy polsko-białoruskiej będę jednak mówił później. A teraz o całej pielgrzymce będę rozmawiał z jezuitą Łukaszem Sośniakiem, znanym Państwu choćby z innego deonowego podcastu. A moim Państwa gościem jest Łukasz Sośniak, jezuita, autor podcastu, współautor podcastu jezuickiego, a przede wszystkim dziennikarz Radia Watykańskiego. Witam serdecznie. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. A porozmawiamy oczywiście o wizycie papieskiej w Grecji i na Cyprze, a także wśród migrantów. Zacznijmy od próby wskazania takich najważniejszych elementów tej zakończonej właśnie kilka dni temu pielgrzymki. Co takiego było szczególnie istotnego w ciągu tych kilku dni, zarówno z perspektywy ekumenicznej, bo pamiętajmy, to była pielgrzymka do krajów jednoznacznie prawosławnych, ale także z perspektywy migranckiej, bo Grecja w odróżnieniu, podobnie jak Cypr, w odróżnieniu od Polski z problemem migranckim zmaga się nie od kilku tygodni, tylko od kilku, a w zasadzie nawet kilkunastu lat. Ja myślę, że taką przewodnią myślą tej wizyty można by uznać apel o jedność
I on szczególnie mocno wybrzmiał właśnie w Nikozji, bo przecież to jest ostatnie miasto Europy, które jest podzielone murem granicznym. I właśnie w tym miejscu papież mówi o jedności. Oczywiście mówiąc o jedności nie wzywa tylko do jedności danego kraju, ale także mówi do całego kościoła. Papież, kiedy jedzie na pielgrzymkę, to mówiąc do danego kościoła, mówi do całego kościoła. I tutaj zwraca się również do chrześcijan podzielonych, więc ten apel o jedność myślę, że tutaj jest na pierwszym miejscu, ale też oczywiście o to, żeby wracać do korzeni, bo tak jak papież sam określił, to jest pielgrzymka do korzeni, czyli pielgrzymka do źródeł, on tak ją nazwał, i nie chodzi tylko o Barnabę i Pawła, tych pierwszych głosicieli, tylko chodzi też o to, że papież zaprasza Kościół do tego, żeby wracał do korzeni, do tych fundamentów apostolskich. To kardynał Parolin już przed pielgrzymką mówił o tym, że Kościół powinien wrócić do swoich korzeni po to, żeby na nowo odkryć radość Ewangelii, żeby wyjść jakby z tego schematu instytucji, myślę, że też z tego schematu takiego triumfalizmu, to tak troszkę nawiązanie do tego, jak funkcjonuje Kościół w Polsce, natomiast pójść do tego Kościoła, który właśnie rodzi się z Ewangelii, więc to jest też, myślę, bardzo ważna sprawa podczas tej pielgrzymki. No i też bardzo dużo słów właśnie padało, jeżeli chodzi o migrantów. Ja myślę, że to jest też jeden z najważniejszych punktów tej pielgrzymki. Wiadomo, że to są kraje, które no, katolicy są tam mniejszością. Połowa z nich to są właśnie migranci. Papież oczywiście nie zwraca uwagi tylko na migrantów, dlatego że potrzeba migrantom pomóc, ale też dlatego, żeby właśnie Kościół wracał do swoich źródeł, czyli do miłosierdzia, które wypływa z Ewangelii. Myślę, że o to Ojcu Świętemu też w tej pielgrzymce chodziło. Zacznijmy od jedności, bo to jest rzeczywiście wielkie wezwanie i trudne wezwanie. Pielgrzymka przebiegała w dobrej atmosferze, mimo że rzeczywiście kraj, Grecja przede wszystkim, to kraj jednoznacznie prawosławny, wręcz z prawosławiem jako religią państwową, bardzo mocno chronioną także przez państwo, z minimalną mniejszością katolicką, chociaż ona ma bardzo starą historię. Jezuici nawet prowadzą taką parafię, która wywodzi się jeszcze z czasów Franków, czy krzyżowców po prostu, Greków, na których cały czas, mimo że już od 800 lat tam mieszkają, mówi się Frankoi. No ale z drugiej strony rzeczywiście jest to wielkie wyzwanie jedności, o którym pięknie mówił papież, odwołując się także do patriarchy Bartłomieja, który wprawdzie się nie jest patriarchą w Grecji, no ale ma tam ogromny autorytet jako ten autorytet duchowy. Na czym powinniśmy budować tą jedność według papieża? Także jedność w sytuacjach trudnych. Ojciec Święty, to nawet mu się zarzuca w niektórych środowiskach, no wprost mówił także o winie Kościoła zachodniego, o winie papiestwa za schizmę wschodnią, co można powiedzieć dla części ze środowisk katolickich, szczególnie bardziej tradycyjnych, no jest wyzwaniem, bo oczywiście winni powinni być inni. No tak. Ja myślę, że na czym powinniśmy budować? Podobały mi się bardzo te słowa papieża, które wypowiedział w samolocie do dziennikarzy, kiedy podczas tej konferencji podniebnej, on tam wtedy zacytował słowa Atenagorasa, który powiedział do Pawła VI, podobno powiedział do Pawła VI, że powinniśmy umieścić wszystkich teologów na jakiejś wyspie, żeby sobie tam dyskutowali, a my razem pójdźmy gdzie indziej. Oczywiście to był taki żart, zresztą papież o tym powiedział, że to jest taki żarcik z jego strony, natomiast no, teolodzy powinni kontynuować badania, bo to jest potrzebne i prowadzi do lepszego zrozumienia jedności. Natomiast powiedział wprost, że powinniśmy pójść naprzód, pójść razem, modląc się, ale okazując wspólnie miłosierdzie. Myślę, że to jest klucz do tego, jak Ojciec Święty widzi tę jedność. Kryzys migracyjny, który mamy, kryzys bardzo poważny, jest szansą w oczach Ojca Świętego na to, żeby wspólnie coś z tym zrobić, żeby działać właśnie na polu miłosierdzia, na polu pomocy migrantom i na tym polu się spotykać. No myślę, że właśnie o to chodzi w Ojcu Świętemu. Była też bardzo mocna taka wypowiedź dotycząca, no
drutu kolczastego, czy granic z drutu kolczastego, ona oczywiście brzmiała szczególnie mocno, bo rzeczywiście odnosiła się do granicy cypryjskiej, czy między jedną częścią, a drugą owej wyspy. Natomiast no, można było odnieść wrażenie, że kiedy Ojciec Święty mówił o budowanych właśnie zasiekach z drutu kolczastego, czy budowanych murach z drutu kolczastego, no to odnosił się również do innych miejsc w Europie. Oczywiście nazwa Polska, Białoruś, Litwa czy granica tam nie padła, ale można było odnieść takie wrażenie, że poniekąd Ojciec Święty do pewnego stopnia zwraca się również do nas, do polityków, do świeckich, nie tylko polskich, również niemieckich, francuskich, czyli tych wszystkich, którzy tą politykę budowania murów jednak wspierają. Zdecydowanie tak. Znaczy, nazwa Polska padła, oczywiście nie z ust Ojca Świętego, tylko ze strony dziennikarza, który zadawał pytanie. I rzeczywiście w tym kontekście papież odpowiadał na to pytanie na pokładzie samolotu. Mi się bardzo podobała ta wypowiedź Ojca Świętego, dlatego że ona była bardzo, bardzo, bardzo konkretna, bardzo zdroworozsądkowa. Bardzo często właśnie u nas w Polsce zarzuca się papieżowi, że on jest taki bezkrytyczny, że najchętniej trzeba wszystkie granice otworzyć, wpuścić tych wszystkich migrantów, żeby oni zalali Europę i zakończyli w ten sposób cywilizację europejską. I tak się ten straszy strasznie. Natomiast Ojciec Święty był w tym bardzo, bardzo konkretny. Podkreślił wiele razy, że integracja jest słowem kluczowym, że bez tego rzeczywiście Europie grozi zagłada i cywilizacji grozi zagłada. Ponieważ on powiedział, podał taki przykład, jak tłumaczyłem ten fragment, tłumaczyłem go bardzo szybko, dlatego że mieliśmy 30 minut do wydania dziennika, więc jakby pominąłem to, co mówił, ten przykład, który podał pewnego młodego człowieka, który zaatakował lotnisko, który tam popadł jako terrorysta. I on właśnie powiedział tak, że jeżeli ci ludzie nie są zintegrowani, to oczywiście prowadzi to do biedy. Bieda prowadzi do przemocy. Przemoc prowadzi nawet do terroryzmu. Więc oczywiście potrzebujemy dzisiaj migrantów, tego kryzysu migracyjnego. Nie da się zatrzymać dzisiaj migracji. Można się łudzić, budując zasieki, budując mury, że to można zbijać jakiś kapitał wyborczy na tym, ale nie da się oczywiście dzisiaj zatrzymać tego procesu, więc trzeba nim zarządzać. Mi się bardzo podoba, oglądam często na YouTubie filmiki znanego polskiego arbitra Szymona Marciniaka. On zawsze mówi, że tylko sędziowie na najniższym poziomie rozgrywek dają od razu żółte i czerwone kartki, a sędzia międzynarodowy musi zarządzać. I papież dokładnie o tym powiedział, że my dzisiaj musimy coś z tym zrobić. Musimy tworzyć kanały, korytarze humanitarne, takie właśnie jak wspólnota świętego Idziego pomaga tworzyć. Musimy dawać wykształcenie, musimy pomagać w integracji, w nauce języka, po to, żeby ci migranci nie mieli mentalności getta. On tak się wyraził, że kiedy nie będzie tej integracji, będą mieli mentalność getta, będą popadać w biedę, w przemoc, w różnego rodzaju patologie. Oczywiście to nie jest łatwe, ale bez takich procesów właśnie ryzykujemy upadek naszej cywilizacji, upadek Unii Europejskiej. Także to było bardzo zdroworozsądkowe i myślę, że każdy, kto ma takie podejście do Ojca Świętego, że on jest hura optymistą, jeżeli chodzi o migrantów, że teraz trzeba wszystkie granice otworzyć i wszystkich wpuścić, to powinien to dokładnie przeczytać. Tak, tam padło również słowo o tym, że każde państwo powinno zadeklarować, ilu migrantów może przyjąć, także kierując się taką prostą zasadą, że ilu może dać pracę, ilu może pomóc, ilu może zintegrować, tak żeby rzeczywiście nie tworzyć wspólnot zamkniętych na rzeczywistość. No i przede wszystkim nie budować szklanych sufitów, które to wiemy z innych krajów, z doświadczenia także socjologicznego, często przyczyniają się do radykalizacji nielicznych, ale jednak migrantów, często wcale nie w pierwszym pokoleniu, tylko dopiero w trzecim pokoleniu po przybyciu. To jest akurat kazus francuski, ale to może zaskakiwać. Papież odniósł się również w czasie tej samej wypowiedzi, o której tu była mowa, czyli w samolocie, do słynnego problemu Bożego Narodzenia, czyli tego, czy powinniśmy obchodzić Boże Narodzenie, czy jakieś bardziej laickie święta, bombki i choinki, jak mawiał kiedyś jeden z moich pracodawców. Tak, no to chodziło o ten dokument gdzieś tam odnaleziony Komisji Europejskiej. Papież powiedział oczywiście, że to jest anachronizm, że to jest takie ujednolicanie, to jest właśnie zaprzeczenie poszanowania różnorodności, że to nie może być tak, że
wszystko ma być takie samo, bo właśnie, zresztą papież powiedział to bardzo mocno kiedyś, już nie pamiętam przy jakiej okazji, że to jest bluźnierstwo przeciwko Panu Bogu, jeżeli uważamy, że jesteśmy wszyscy identyczni, że nie mamy różnic i to może doprowadzić do podziałów między krajami i poważnych kłopotów. Dlatego przyznał, że Unia Europejska właśnie musi powrócić do ideału swoich ojców założycieli, a były to właśnie ideały jedności, ale opartej na poszanowaniu różnorodności, na tolerancji, na szacunku do różnorodności. Dzisiaj myślę, że to idzie zupełnie w innym kierunku, do tego, żeby wszystko unifikować. Nie da się tak funkcjonować. Nie możemy skasować tego, co jest naszą tradycją. To prowadzi do kolosalnych problemów. Także to Ojciec Święty podkreślał. Myślę, że to też na to warto zwrócić uwagę, bo w tej konferencji to tak naprawdę papież wyszedł na niezłego konserwatystę. W pewnym sensie tak, można powiedzieć. Ja bym jeszcze się odwołał do wypowiedzi, bo papież oczywiście poza spotkaniami ekumenicznymi, poza spotkaniami z migrantami, bo takie spotkanie i uchodźcami również miało miejsce, spotykał się także ze wspólnotą katolicką, z zakonnikami, seminarzystami, kapłanami greckiego kościoła katolickiego. No i tam padły bardzo mocne słowa dotyczące tego, czym jest ewangelizacja. To znaczy papież mówił, my nie musimy napełniać tego, co jest puste. Musimy znaleźć w innych kulturach, w innych przestrzeniach, także w innych religiach, tu się odwoływał oczywiście do świętego Pawła i Areopagu, musimy znaleźć to, co w nich już jest przygotowaniem do Ewangelii i to wykorzystać, zamiast nieustająco tylko negatywnie odnosić się do tego, co nie jest czystej wody chrześcijaństwem. Można powiedzieć, że jest oczywiście stara tradycja, Klemens Aleksandryjski to samo mówił w Kobiercach, no ale te słowa brzmią mocno w czasie, w którym wiele religii, nie tylko chrześcijaństwo, nie tylko katolicyzm wewnątrz chrześcijaństwa, ale również inne wielkie religie światowe się silnie fundamentalizują, to znaczy przyjmują taką postawę niechętną inności i bardzo mocno eksponującą swoją wyjątkowość. Ja pamiętam słowa naszego generała, ojca Arturo Sosy, który podczas pobytu w Polsce miał spotkanie z nami w Krakowie z jezuitami i mówił o tym, że sekularyzacja dzisiaj jest pewnego rodzaju szansą dla Kościoła. Oczywiście za te słowa spotkał go gruby hejt. W internecie pamiętam te komentarze. Natomiast papież rzeczywiście, zwracając się do tych małych kościołów na Cyprze i w Grecji, no w pewien sposób rzeczywiście postawił je jako przykład tego, jaki ma być dzisiaj Kościół. Nawet mówił o tej wartości małości, prawda? Że Kościół dzisiaj jako malutki właśnie jest najlepszym znakiem Ewangelii i postawił za wzór. Ja myślę, że to jest wielka szansa rzeczywiście, tak jak mówił nasz generał, dlatego że w tym leży pewien sposób, jakiś taki pomysł na to, jak dzisiaj ewangelizować, bo oczywiście ewangelizacja, która była prowadzona do tej pory w taki sposób, mówię o Polsce bardziej, czyli no ten kościół taki, można powiedzieć, triumfujący, kościół wielkich pielgrzymek, kościół wielkich sanktuariów, kościół wielkich mów i kazań, to się kończy. Nawet ten raport, który się ukazał w tej chwili statystyczny o Kościele, to on ewidentnie pokazuje, że jesteśmy w wielkim kryzysie powołaniowym, kryzysie wiary, mówiąc krótko. Jest coraz mniej kandydatów do seminariów, coraz mniej kandydatów do zakonów. I ta ewangelizacja, która do tej pory była prowadzona w taki sposób, w jaki była prowadzona, już kompletnie nie wystarcza. Papież daje tutaj jakby pewien zbiór metod, jak to zrobić. Ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że dzisiejsi ludzie już nie mają kulturowego kontaktu z Kościołem. Kościół jest dla nich czymś obcym, obcą rzeczywistością i nie wystarczy prowadzić takich typowych akcji ewangelizacyjnych, nie wiem, kazań i tak dalej, bo to po prostu do tych ludzi nie dociera. Zwłaszcza młodzi ludzie są kompletnie, dla nich Kościół to jest abstrakcja, jakaś instytucja z Marsa, która jest naznaczona tylko skandalami pedofilskimi, która jest skompromitowana. Tak postrzegają, mam wrażenie, rozmawiając z młodszymi. I ewangelizacja, zdaniem Ojca Świętego, to będzie właśnie świadectwo. Czyli to, co robi Kościół na Cyprze, Kościół mały, który ma otwarte ramiona,
który przyjmuje najbiedniejszych, zmarginalizowanych, który integruje, towarzyszy, który jest otwarty na uchodźców, na tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Myślę, że to może przemówić do młodych ludzi, to może przemówić do ludzi, którzy nie mają kulturowego kontaktu z Kościołem, nie mają tej nici kulturowej łączącej ich z Kościołem, bo zawsze młody człowiek to jest ktoś, kto w większości jest otwarty na wielki ideał, na jakieś wyzwania i wspólnota, która pomaga, która się pochyla, która, znaczy może nie tyle, że pochyla, ale spotyka się, idzie razem z najbiedniejszymi, z potrzebującymi, to ta wspólnota ma szansę dotrzeć do takiego człowieka z przesłaniem Ewangelii, bo on się zaciekawi, dlaczego wy to robicie. Czyli w myśl właśnie tego, co mówi Ewangelia, zobaczcie, jak oni się miłują. To jest, myślę, taki impuls ewangelizacyjny, który chciał przekazać papież. Nie zabrakło także takich momentów trudnych. Oczywiście nie na poziomie oficjalnym, to była doskonale przygotowana wizyta, no ale była ta scena, którą oczywiście media, jak to media, potem szeroko komentowały i omawiały, czyli ów prawosławny duchowny, który zaczął wykrzykiwać do papieża, że jest, do Ojca Świętego, że jest heretykiem. To była też trudna wizyta, dlatego że greckie prawosławie ma bardzo dobrą pamięć historyczną i wielu greckich prawosławnych ma świadomość, czy ma pamięć, której Kościół łaciński już nie ma w dużej mierze. My trochę krócej pamiętamy pewne rzeczy, szczególnie jeśli one dotyczą naszej winy, czy naszej odpowiedzialności, ale ma pamięć tego, co robili krzyżowcy, także niestety z kościołami prawosławnymi, z cerkwiami prawosławnymi. No oczywiście bardziej w Konstantynopolu, ale Grecja to również pamięta. Myślę, że warto dostrzec to, jaka ewolucja w relacjach między prawosławnymi a katolikami nastąpiła w tych 20 latach, które dzielą wizytę Jana Pawła II w Grecji i wizytę papieża Franciszka. Nawet dzisiaj na Twittera wrzuciłem takie zdjęcie, gdzie papież w siedzibie arcybiskupa Aten i całej Grecji, Jan Paweł II, jest sfotografowany i drugi Franciszek. Tam jest wszystko identycznie, nawet ta sama lampka stoi na stole, chociaż te dwie rzeczywistości dzieli 20 lat, ale jeżeli chodzi o relacje, to różnica jest diametralna, bo o wiele więcej protestów w tamtych czasach, o wiele więcej głosów krytyki i o wiele więcej takich wystąpień, jak to niechlubne, które miało miejsce, gdzie ten ksiądz rzeczywiście krzyczał, że papież jest heretykiem. Natomiast ta ewolucja stosunków nastąpiła i to na pewno dzięki też tej wizycie Jana Pawła II w tamtych czasach, więc myślę, że wniosek jest taki, że po prostu warto rozmawiać, że warto się spotykać. Papież też, myślę, że nie tylko z takiego punktu pragmatycznego trzeba spojrzeć na te pielgrzymki papieskie, bo oczywiście papież jedzie po to przede wszystkim, żeby się spotkać z chrześcijanami, to jest wymiar duchowy, tam jest kluczowy w papieskich wizytach i sama ta rozmowa, samo to spotkanie, sama obecność, spojrzenie, to papież jest kimś, kto lubi spojrzeć w oczy, który lubi się spotkać z konkretnym człowiekiem. Myślę, że to robi bardzo, bardzo dużo. Zresztą właśnie podczas tej konferencji, do której ja wracam, mi się bardzo podoba, że jedna z niewielu okazji, kiedy papież mówi dość spontanicznie, gdzie nie ma tych tekstów przygotowanych, tylko mówi tak o ciebie, to papież właśnie o tym powiedział, zapytany o możliwość spotkania z Cyrylem, z patriarchą Cyrylem, zapytany o to, jaki tam będzie, powiedzmy, protokół tego spotkania, jak to będzie zorganizowane, on powiedział, słuchajcie, my się, nieważne, czy on ma na imię Cyryl, Chryzostom, czy Hieronim, my, kiedy się spotykamy z braćmi, a to są moi bracia, to my tańczymy menueta, czyli jakieś tam, powiedzmy, kroki z góry narzucone, wszystko zaplanowane, tylko po prostu rozmawiamy ze sobą bezpośrednio jak bracia i te protokoły nie są potrzebne, tak powiedział papież. Więc myślę, że jego osobowość i to doświadczenie historyczne tych 20 lat, jak bardzo się te stosunki zmieniły pomiędzy prawosławiem i katolicyzmem, myślę, że są optymistyczne. I muszę jeszcze zapytać o wyspę Lesbos. To też bardzo mocne przemówienie papieża Franciszka właśnie w tym miejscu, które jest symbolem w pewnym sensie tego, co się dzieje w tej chwili z uchodźcami, z migrantami. Tam padły takie bardzo mocne słowa, zarówno znowuż o granicach, o murach, o tym, że trzeba rozwiązywać problemy i zamknięcie się nie jest rozwiązaniem problemów, ale również padło takie zdanie, że historia uczy nas, że zamknięcie i nacjonalizm prowadzą do skutków katastrofalnych. Iluzją jest myślenie, że wystarczy się zabezpieczyć, obronić przed najsłabszymi, którzy pukają do drzwi. Przyszłość jeszcze bardziej zetknie nas
ze sobą, mówił papież, właśnie na wyspie Lesbos, no, która jest takim miejscem symbolicznym dla Europy, jest takim, w pewnym sensie można powiedzieć, symbolicznym wyrzutem sumienia dla nas, Europejczyków. Papież też powiedział o tym, że tak, myślę, że to jest też do nas bardzo mocne stwierdzenie Ojca Świętego, że te państwa, które dzisiaj się tak zasłaniają murami, które budują te druty, to są często państwa, które też mają historię emigrancką, nie? Tak jak Polska, czyli właśnie państwa, które kiedyś miały dużą emigrację, które same były zniewolone przez inne kraje, a dzisiaj się zagrodzimy i próbujemy walczyć z wiatrakami, no bo rzeczywiście to jest walka z wiatrakami tej fali migracyjnej, nie da się w tej chwili, tak myślę, skutecznie zatrzymać. I myślę, że to też jest to, co Ojciec Święty podkreślał, to jest wyrzut, wstyd dla chrześcijaństwa, że odgradzamy się drutem kolczastym. Chrześcijaństwo, które jest spotkanie z drugim człowiekiem, które jest spojrzeniem w oczy, no nie może budować murów i odgradzać się drutami. A jeżeli nie mamy odwagi na to, żeby pomóc, żeby przyjąć te osoby, no to właśnie gdzie jest nasze chrześcijaństwo, gdzie jest nasza prawdziwa wiara. Ja słyszałem ostatnio takie zdanie, które jakiś ksiądz powiedział, już nie pamiętam kto, że my się zajmujemy, że my bardzo dużo siły wkładamy w to, żeby być dobrymi katolikami, a zapominamy, że też powinniśmy być chrześcijanami. I tu myślę, że jest to, co chciał przekazać Ojciec Święty, żebyśmy właśnie powrócili do źródeł, czyli do tego, co jest zawarte w Ewangelii, czyli do wyjścia do drugiego człowieka. O, Pan Jezus przecież nauczał i uzdrawiał. Właśnie na tym polega chrześcijaństwo. Tak, papież mówił, Ojciec Święty mówił, smutno jest słyszeć propozycje wykorzystywania wspólnych funduszy do budowania murów, stawiania drutów kolczastych jako rozwiązania. Jesteśmy w epoce murów i drutów kolczastych. Oczywiście rozumiem lęki i niepewność, trudności i niebezpieczeństwo. Istnieje poczucie znużenia i frustracji spotęgowane przez kryzys gospodarczy i pandemiczny, ale poprzez wznoszenie barier nie można rozwiązać problemów i udoskonalić współistnienia tylko poprzez połączenie sił w trosce o innych, zgodnie z rzeczywistymi możliwościami każdej osoby i zgodnie z prawem, zawsze stawiając na pierwszym miejscu niepodważalną wartość życia każdego mężczyzny, każdej kobiety, każdej osoby. I później Ojciec Święty, to jest bardzo mocne słowo, bo cytował Eliego Wiesela, człowieka, który przeżył Auschwitz, autora wstrząsających absolutnie opowiadań oświęcimskich, który w czasie odbierania pokojowej Nagrody Nobla powiedział tak: kiedy zagrożone jest życie ludzkie, kiedy zagrożona jest ludzka godność, granice państwowe stają się nieistotne. Tak, rzeczywiście to były bardzo mocne słowa. No jeszcze tam wiele takich bardzo mocnych słów wypowiedział. Przywołał między innymi słowa patriarchy Bartłomieja, które padły podczas ich pierwszej wizyty w obozie. To było 5 lat temu. Kiedy właśnie Bartłomiej powiedział do migrantów, kto się was boi, to nigdy chyba nie popatrzył w wasze oczy. Kto się boi, nie widział waszych twarzy, nie widział waszych dzieci. To jest, myślę, klucz do tego. Właśnie Ojciec Święty jest kimś takim, kto, tak jak powiedziałem, lubi spotkać się, lubi spojrzeć w oczy, ale podejmuje też konkretne działania, organizuje pomoc. Przecież zaprosił w tej chwili 50 uchodźców, imigrantów z obozu na Cyprze, którzy w najbliższych tygodniach przyjadą do Rzymu w ramach właśnie korytarza humanitarnego i trafią do rodzin, które współpracują ze wspólnotą Świętego Idziego. Watykan tu pokryje koszty tego przyjazdu właśnie i koszty integracji, więc to są nie tylko słowa, ale też i konkretne czyny. I ja myślę, że też warto podkreślić to, że migracja, chociaż oczywiście rodzi ogromne problemy, dzisiaj budzi lęki i obawy, to o czym mówiliśmy na samym początku, czyli no, i słuszne, to jednak też ma swoje pozytywne strony i myślę, że bardzo dużo ma pozytywnych stron, czego nie zobaczymy w mediach. Ja jednak nie korzystam za dużo z mediów, ponieważ media są takim teleobiektywem, wybierają tylko pewien drobny wycinek i bardzo go uwypuklają. Dzisiaj w mediach, no zwłaszcza tych, które mamy, to one jednak pokazują głównie to, co się dzieje negatywnego, jeżeli chodzi o migrantów, a przecież to, co papież mówił o tym, że cywilizacja może upaść, jeżeli nie zajmiemy się odpowiednio migrantami, to można też tak zrozumieć, że my bardzo potrzebujemy dzisiaj migrantów, żeby pewne sektory gospodarki funkcjonowały,
I po prostu, no po prostu ich potrzebujemy do funkcjonowania, więc to, co oni wnoszą, o tym się bardzo mało mówi, to, co wnoszą migranci do naszego społeczeństwa, jak budują naszą kulturę, jak wspierają nas. Ja pamiętam, kiedy jeszcze mieszkałem w Krakowie, w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, jezuitów, i tam były jakieś remonty robiliśmy, to potem, kiedy te protokoły tych remontów oglądałem, to tam były same ukraińskie nazwiska. I to oczywiście są pracownicy budowlani, ale do tego się imigracja nie sprowadza. Oni naprawdę wzbogacają naszą kulturę. Myślę, że spokojnie można byłoby bardzo dużo o tym mówić, natomiast no, tego w mediach się nie zobaczy. I to też w jakiś sposób pokazał Ojciec Święty tą swoją wizytą. No też trzeba powiedzieć, że sam Ojciec Święty jest z rodziny migranckiej. On oczywiście już sam nie był migrantem, ale jego rodzice i dziadkowie przybyli do Argentyny, więc on doskonale zna i rozumie los migrantów. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Łukasz Sośniak, jezuita, Radio Watykańskie i podcast jezuicki na Deonie był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Słowacki rząd skierował do tysięcy romskich kobiet, które od lat 60. XX wieku do pierwszych lat wieku XXI zostały przymusowo wysterylizowane oficjalne przeprosiny. Praktyka ta rozpoczęła się w latach 60. w okresie komunizmu, ale kontynuowana była także po roku 1991. Liczba skrzywdzonych w ten sposób kobiet wciąż nie jest znana, ale z pewnością było ich, jak zapewnia odpowiadająca w słowackich władzach za społeczność romską Andrea Buczkowa, tysiące. Wiele z nich już nie żyje, ale odszkodowania za krzywdę należą się, co wynika z szacunków organizacji pozarządowych, przynajmniej 200 kobietom. Debata nad koniecznością przeprosin i zadośćuczynienia trwała na Słowacji od roku 2003. To wtedy po raz pierwszy wspomniała o problemie pozarządowa Poradnia Praw Obywatelskich i Praw Człowieka. Słowaccy politycy unikali jednak jak ognia poruszania tego tematu. Sytuacji nie zmieniły także przegrane przez Słowację przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka sprawy, w wyniku których przyznano odszkodowanie ofiarom. I dopiero obecnie, po prawie 20 latach, rząd jasno przyznał, że praktyki reżimu komunistycznego były niedopuszczalne i wyraził ubolewanie, że stosowano je także w latach późniejszych, czyli już w niepodległej Słowacji. Ta sprawa pokazuje, jak niechęć do pewnych grup społecznych, jak ich postrzeganie wpływa na ślepotę, na najbardziej podstawowe odruchy moralne. I warto nieustannie zastanawiać się, czy nasze własne lęki, nasze własne niechęci nie czynią nas ślepymi na innych, na zasady moralne, na szacunek dla godności człowieka. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych może już w połowie przyszłego roku zmienić prawo aborcyjne. Fundamentem do tego nowego wyroku, wcale jeszcze nie przesądzonym, może być sprawa Dobbs przeciw Jackson Women's Health Organization. To jest sprawa dotycząca prawa z roku 2018, w którym stan Mississippi uznał, że aborcja po 15 tygodniu ciąży będzie w tym stanie nielegalna. Dotychczasowe wyroki Sądu Najwyższego mówią, że linią, po której aborcja może być nielegalna, jest mniej więcej 24 tydzień, czyli tak zwana linia przeżywalności. Linia, po której istota, człowiek w łonie matki jest zdolny do przeżycia poza nim. Stan Mississippi uznał, że taką linią ma być tydzień 15 i za chwilę ta sprawa trafi do Sądu Najwyższego. A jako, że w tej chwili w Sądzie Najwyższym układ jest 6-3 konserwatystów do 3 liberałów, to nie jest wykluczone, że już w połowie przyszłego roku może pojawić się nowy wyrok obalający tak zwany wyrok Roe kontra Wade, który jest podstawą legalizacji aborcji w całych Stanach Zjednoczonych. Może tak być, ale wcale nie musi. Dlaczego? Dlatego, że już pojawiła się nowa interpretacja prezentowana choćby przez przewodniczącego Sądu Najwyższego, prezesa Sądu Najwyższego, który mówi, że to pytanie może nie dotyczyć samej kwestii Roe kontra Wade, a jedynie właśnie linii przeżywalności. Gdyby przyjąć taką interpretację i gdyby takim tropem poszedł Sąd Najwyższy, to wówczas jedyne, co by się zmieniło, to fakt, że aborcja mogłaby być uznana za nielegalną przez poszczególne stany już po 15 tygodniu ciąży, a nie po 24, jak jest obecnie.
Możliwa jest jednak także inna interpretacja, czyli właśnie obalenie wyroku Roe kontra Wade. Niezależnie od tego, jak będzie, niezależnie od tego, jakie będą decyzje, te najbliższe pół roku będzie bardzo, bardzo gorące w kwestii obrony życia w Stanach Zjednoczonych. To była dla mnie ważna wizyta. Z mikrofonem byłem w ośrodku Fundacji Dialog, która prowadzi otwarty ośrodek dla uchodźców. Po budynku oprowadzał mnie jej prezes Michał Gaweł. O, to tak wyglądają pokoje. Znaczy są łóżka piętrowe, jest łazienka z prysznicem z WC, lodówka, stół. No wszystko, co potrzebne do życia. Mamy kuchnię też dużą, wyjdziemy do niej. Kuchnia jest taka, że tam. I my robimy zapasy też wszystkich rzeczy. Czyli wcześniej było tak, że mieliśmy catering, ale to się nie sprawdziło, ponieważ osobom, które są u nas, nie smakuje polskie jedzenie. I po prostu mamy magazyn żywności, każdego dnia zbieramy listy, robimy zakupy, przywozimy produkty, a ludzie sobie sami gotują po prostu tego, co potrzebują. Mają dużą kuchnię do użytku, lodówki, wszystko, co potrzebne jest. Magazyn, możemy wejść. Z rzeczami, które są potrzebne, koce, śpiwory, ubrania. Tak jak kogoś przywozimy, ręczniki. Czyli co, jak ktoś tutaj przyjeżdża, to od razu może ubranie dostać? Tak, od razu dostaje ubranie. A też robimy tak, że zbieramy wymiary i zakupy robimy. Ale o wiele więcej informacji prezes Gaweł przekazał mi w rozmowie, która już za moment w podcaście Tak Myślę. A moim Państwa gościem jest Michał Gaweł, prezes zarządu Fundacji Dialog. Witam serdecznie. Dzień dobry. A rozmawiamy w Białymstoku, można powiedzieć niedaleko granicy polsko-białoruskiej, na której w tej chwili toczy się zarówno kryzys humanitarny, jak i kryzys graniczny. Fundacja Dialog to jest jednak z tych fundacji, która, no, można powiedzieć, ma nieustający dostęp do strefy nadgranicznej. Co tam w tej chwili tak naprawdę się dzieje? Nie wiemy, co w samej strefie się dzieje, ponieważ nie mają dostępu dziennikarze, ale mają dostęp tylko służby. My mamy tylko dostęp wtedy, kiedy odbieramy cudzoziemców, ponieważ mamy umowę ze Strażą Graniczną na tak zwaną pomoc instytucjonalną. Działamy na podstawie artykułu 400 ustawy o cudzoziemcach, która tam mówi, że osobom, które nie mogą być w detencji, na przykład z powodów zdrowotnych, albo na przykład nie składają wniosków o ochronę międzynarodową, deklarują, ale nie składają, te osoby do nas są kierowane. I my taką współpracę mamy od 2020 roku. Wcześniej do nas trafiali, to byli głównie cudzoziemcy, ale jednocześnie też osoby bezdomne i chore. I Straż Graniczna kierowała do nas na 6 miesięcy, a potem były przekazywane do krajów, z którego pochodzą. Natomiast w tym roku tą umowę trochę zmieniliśmy w ten sposób, że głównie zwozimy osoby z granicy. I Straż Graniczna przekazuje nam te osoby na podstawie decyzji administracyjnej, czyli zanim te osoby przejdą granicę, to wtedy na początku trafiają do takiej jednostki Straży Granicznej, gdzie ich dane wprowadzane są do systemu Eurodac, gdzie jest potwierdzona tożsamość. I dopiero wtedy my po te osoby jedziemy, więc jakby jeździmy tylko do placówek, żeby ich odebrać, natomiast nie możemy podchodzić pod granicę czy być bezpośrednio w strefie, tylko w czasie wykonywania tych czynności. Ile takich osób już do Was trafiło? W tym roku prawie 300 osób mieliśmy i tak od stycznia do końca czerwca przewieźliśmy 10 osób. A od lipca do września tego roku mieliśmy pod opieką 91 osób, a w październiku, listopadzie około 200. Więc widać wyraźnie, że nastąpił taki wyraźny wzrost migrantów w okresie właśnie październik-listopad. No i to był trudny też czas, ponieważ tak naprawdę pracowaliśmy przez 24 godziny na dobę, ponieważ często z wielu miejsc naraz musieliśmy te osoby zwieźć. Chociaż w umowie mamy taki zapis, że mamy 2 dni na odebranie cudzoziemca, to staraliśmy się od razu działać, czyli po kilku godzinach już być na miejscu, gdzie te osoby, cudzoziemcy byli do odebrania. No i przewoźmy do naszej placówki w Białymstoku, do noclegowni, która jest ośrodkiem otwartym, ale też do mieszkań, które mamy na terenie miasta. Tam głównie kierowaliśmy rodziny z dziećmi. No i zapewnialiśmy im opiekę właśnie w formie dachu nad głową, wyżywienia, ubrania, pomocy medycznej i pomocy psychologicznej. Więc tak to wygląda.
Jakie to, skąd byli ci ludzie? Znaczy, skąd są ci migranci, uchodźcy? Bo my tak do końca nawet mówimy o tym, że to są migranci albo uchodźcy, ale przecież często nie wiemy, czy to są migranci, czy uchodźcy, bo nikt tego nie zbadał jeszcze. Skąd oni byli? Znaczy, są wszystkie osoby, które przekroczyły, granicę polsko-białoruską, bo trafiły do nas ośrodków zamkniętych. Większość osób, które mieliśmy, to byli Syryjczycy i Kurdowie z Iraku, i to była grupa dominująca, ale mieliśmy też osoby z Kuby, z Somalii i z innych krajów. Natomiast grupą dominującą to byli faktycznie Irakijczycy, Kurdowie iraccy i Syryjczycy, Kurdowie lub Arabowie. Więc to były główne społeczności. I to byli głównie muzułmanie, czy zdarzali się też chrześcijanie? Czy głównie wyznawcy islamu, czy też zdarzali się też chrześcijanie? Bardzo różne to były osoby. Byli też chrześcijanie. Dominującą grupą faktycznie są sunici, ale byli też drudowie. I mieliśmy też jezydów. No to jest, przypomnijmy, ta najbardziej, jedna z najbardziej skrzywdzonych społeczności. Po perspektywie islamu, jazydzi to są poganie, w związku z tym tam były i gwałty masowe na kobietach. Ci ludzie często nadal nie mogą wrócić do swoich domów, mimo że formalnie Irak jest strefą już nie działań wojennych. Formalnie to w praktyce oni nie mogą wrócić, więc to są rzeczywiście rzeczy straszne, które tam się działy. Znaczy, wiele osób z Iraku, no też to nie jest tak, że Irak jest całkowicie bezpieczny. Nawet jak patrzymy na Kurdystan, no on jest bombardowany dalej przez Turków. I mamy tu nawet osoby na miejscu, już to dzisiaj mieszkające, właśnie pochodzące z takiej miejscowości, które były całkowicie zbombardowane, na przykład właśnie w Kurdystanie. I nie mają do czego wracać, więc często są też osoby dobrze wykształcone, jeżeli chodzi o Syryjczyków na przykład, ale też Kurdów irackich, znające kilku języków obcych. Na pewno nie pasuje mi ten obraz tych osób, jak przypomnij sobie Kuźnica, ten dziki tłum, który napierał na granicę, to ten obraz to w ogóle nam nie pasuje do rzeczywistości. Ci ludzie są sympatyczni, życzliwi, mamy dużo rodzin z dziećmi. Być może jest tak, że to one głównie nas trafiają, natomiast mi ten obraz nie odpowiada. Znaczy, na pewno było tak też, że to osoby były mocno manipulowane wtedy, jak napierały na tą granicę. Zresztą jak tu przyjechałem wtedy do noclegowni, w ten dzień, kiedy było to natarcie na Kuźnicę, no to wszyscy cudzoziemcy pytali mnie, czy to prawda, że granica jest w Kuźnicy otwarta, ponieważ oni mają takie informacje. Służby białoruskie jakby też wewnętrznie podsycały to i na pewno wśród tych osób, które wtedy były na granicy, było bardzo dużo ludzi z służb białoruskich. Zatrzymajmy się teraz na chwilę nad tym przekazem, który mamy w polskich mediach, niektórych, uczciwie trzeba powiedzieć, bo różny mamy przekaz i wśród części, no niestety konserwatywnej i katolickiej części opinii publicznej bardzo często pojawiają się takie opinie, to nie są migranci, to nie są uchodźcy, to jest najazd, to jest atak. Musimy odpierać gigantyczny najazd islamskich najeźdźców, którzy chcą nam zabrać Polskę. Nawet pojawiają się takie obrazy, jak Jan III Sobieski prawie tutaj pod Wiedniem. Z tego obrazu, z tej wizji, którą pokazujesz, on kompletnie jakby no, nie ma nic wspólnego z tym, co widać tutaj w waszych ośrodkach, czy w ogóle tutaj nad granicą? Znaczy nie jest to obraz prawdziwy. Jak widzimy, no to naprawdę te osoby, które są sympatyczne, wykształcone. I no dzisiaj jest tak, że niestety kwestie migracji wykorzystuje się na rzecz w polityce wewnętrznej i to nie jest dobra rzecz. Nie tylko w Polsce, tylko w całej Europie. I myślę, że ci ludzie są podwójnymi ofiarami. Z jednej strony właśnie ofiarami reżimu Białorusi, satrapy białoruskiego, a z drugiej strony pewnej polityki wewnętrznej, która właśnie buduje obraz migrantów jako osób bardzo niebezpiecznych. Pewnie jest tak, że są osoby niebezpieczne wśród migrantów, natomiast co do większości na pewno tak nie można powiedzieć i ten obraz jest no, całkowicie inny. Dużo mamy dzieci chorych też, niepełnosprawnych. Widać, że ci ludzie są zdeterminowani tym, żeby dotrzeć do Europy. I trzeba pamiętać też o tym, że oni nie wybieraliby tej drogi przez Białoruś, gdyby mieli inne drogi. Tak naprawdę dzisiaj dla większości osób, na przykład z Iraku albo Syrii, jedyną drogą dotarcia do Europy to jest albo Morze Śródziemne, albo granica polsko-białoruska, ponieważ nikt im nie pozwala i nie daje im żadnych możliwości wjazdowych na teren Unii Europejskiej. I to jest pewien problem, ponieważ z tego, co ja widzę, to większość tych osób chce dostać się do Europy nie dlatego, że chcą tutaj
wyjechać tylko ze względów ekonomicznych, ale większość z nich ma rodziny tutaj i to wyraźnie widać. Miałem takie przypadki, na przykład taka sytuacja bardzo wzruszająca dla mnie, kiedy miałem starszą panią z Syrii, której trójka dzieci mieszka w Niemczech, dwóch synów i córka, nie widzieli się bardzo wiele lat. I ta starsza pani zdecydowała się na przejście zielonej granicy tylko z tego względu, że nie było innej możliwości wjazdu do Europy, więc ona wykorzystała tą drogę. I bardzo wiele tych osób no właśnie w ten sposób przechodzi, dlatego bo chce się spotkać ze swoimi rodzinami. Polska dla nich nie jest w ogóle miejscem docelowym. To dobrze widać, ponieważ nawet po naszych cudzoziemcach, ponieważ większość z nich wyjeżdża dalej na zachód, wykorzystując tą drogę. No my jesteśmy społeczeństwem homogenicznym. U nas nie ma społeczności ani syryjskich, kurdyjskich, irackich i oni stosują taki sam mechanizm, jak my kiedyś, jak my Polacy kiedyś wykorzystywaliśmy, że głównie wyjeżdża, jak na przykład ktoś wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, to głównie kierował się albo na Greenpoint w Nowym Jorku, albo do Chicago, czyli do polskich społeczności. I tam żył. I tak samo ci ludzie, oni po prostu chcą się połączyć ze swoimi rodzinami i większość tych osób ma rodziny w krajach zachodnich, a przez Polskę chcą tylko przejść, one nie mają tutaj zamiaru zostawać. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na tych rodzinach z dziećmi i nad dziećmi chorymi. Czy to trochę nie jest tak, że oni czasem szukają po prostu lepszych warunków leczenia, lepszych warunków życia dla niepełnosprawnych dzieci, dla których w Kurdystanie czy w Syrii, która jest przecież państwem w części upadłym, po prostu nieistniejącym, bez dobrej służby zdrowia, bez opieki medycznej, często też bez możliwości normalnego życia. No to po prostu jest jedyna szansa do przetrwania dla tych niepełnosprawnych czy chorych dzieci. Tak, to jest prawda. Nawet zapraszaliśmy tutaj, przychodził neurolog, pani doktor z dużym doświadczeniem, genetyk. To mówię, że właśnie bardzo wiele tych chorób, które mają te dzieci, genetyczne choroby, no to nawet w Polsce nie ma odpowiedniego systemu opieki zdrowotnej. Oni są zdeterminowani, żeby pojechać do Niemiec, bo wiedzieli o tym, że tam mają możliwość leczenia tych dzieci. Więc jakby to też były motywacje dla części tych osób, żeby tu przejechać. W jakim stanie oni trafiają do waszej placówki? To znaczy mówiąc inaczej, no, znowuż jak patrzymy się na zdjęcia polskich służb z granicy, czy białoruskich służb, no to mamy zdrowych, silnych, dynamicznych ludzi, którzy nie wchodząc w to, dlaczego są wściekli, to jest oczywiście psychoza tłumu, pewna atmosfera, to wszystko jest jakoś zrozumiałe. Ale widzimy zdrowych, silnych ludzi. W jakim stanie trafiają do was ludzie? Znaczy jest bardzo różny ten stan. To dużo zależy od tego, ile razy przechodzili granicę. Stop. Znaczy jak to, ile razy przechodzili granicę? Znaczy mówiąc wprost, sugeruję, że jednak pushbacki są wykonywane. To znaczy, że się ich cofa i oni wracają. Znaczy no one zostały zalegalizowane w Polsce w ten sposób, że no może inaczej się je nazywa, no, ale odstawianie na granicę jest praktyką, którą się stosuje. A gdzie oni są odstawiani? Ja zapytałem o to posła Żalka, on mi powiedział, pan chyba żartuje, nie ma żadnych pushbacków. Gdzie mielibyśmy ich odstawić? Przecież granica jest zamknięta. Na granicę są odstawiani, po stronie białoruskiej. To nie jest tak, że wszędzie jest koncentrina rozstawiona. W bardzo wielu miejscach jeszcze nie ma tej koncentriny, więc odstawiani są z tamtego miejsca, z którego przyszli. I potem jest Straż Graniczna pilnuje, żeby oni nie przeszli tej granicy. I wiemy też od osób, które są u nas, że no, przechodziły wielokrotnie. Widać też, że my też trochę jesteśmy traktowani jako taki, nie wiem, wentyl humanitarny, bo to nie jest tak też, że Straż Graniczna wypycha osoby bardzo chore i słabe. Te osoby chore i słabe trafiają albo do szpitali, albo trafiają do nas. Też trzeba pamiętać, że dla samych strażników to jest bardzo trudne, ponieważ no, oni znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Ja nie wyobrażam sobie, że nie wiem, ojciec rodziny będzie w stanie psychicznie odstawić rodzinę z dziećmi na drugą stronę. I wiem o tym, że strażnicy tak nie robią. Im słabsze są osoby, tym jest większe prawdopodobieństwo, że one dotrą do nas. Natomiast też na pewno nie może być tak, że można wyrażać zgodę na to, żeby w sposób nieuporządkowany przekraczać tą granicę. I takie akcje, jak mieliśmy w Kuźnicy, no to są rzeczy niebezpieczne i na pewno na nie nie można pozwalać i trzeba stawiać opór. Natomiast myślę, że do momentu wybudowania stałego zabezpieczenia na granicy, które fizycznie nie będzie możliwe do przejścia, to trzeba znaleźć jakiś konsensus humanitarny i przyjmować te osoby, które w tych ciężkich warunkach przechodzą tą granicę, no bo to są ludzie, którzy wymagają opieki i nie może być tak, że oni gdzieś będą umierać na granicy, a wiemy o tym, że są takie sytuacje, szczególnie po stronie białoruskiej. Znaczy,
chciałbym, żebyśmy to wyjaśnili. Powiedziałeś, są sytuacje, w których ludzie umierają. Czy my rzeczywiście mamy twarde dowody na to, że ludzie na polsko-białoruskiej granicy umierają? No tak, pogrzeby są organizowane. My sami współorganizowaliśmy pogrzeby osób, jeżeli chodzi o Podlasie. Wystarczy zapytać naszych Tatarów, czy w Bochonikach. Tych pogrzebów się dużo odbywało. My teraz współuczestniczymy w organizacji pogrzebu chrześcijanina, więc one się odbywają. Czasami jest to, nie jest to na pewno działanie w taki sposób, że oni celowo umierali. Często byli też w kiepskim stanie zdrowia. Wiemy na przykład, tu miałem taką sytuację, że przy rozdzieleniu gdzieś po stronie białoruskiej rodziny, no mieliśmy taką sytuację, że człowiek został rozdzielony i nie miał leków przy sobie i po prostu zmarł z powodu braku leków, miał cukrzycę po prostu i nie miał insuliny i zmarł na tej granicy, więc no są takie sytuacje. No te pogrzeby są, po prostu fizycznie się odbywają. Powiedziałeś, że macie tutaj 200 osób w tej chwili. Nie mamy 200 osób. Co jest ważne, że mieliśmy w tym roku około 300 osób, teraz mamy około 25, ponieważ większość osób nie chce tu zostać. Czyli rozumiem, że oni nie chcą tu zostać, czyli jak tylko trochę się ogarną, wyjeżdżają. Tak, odbywają kwarantannę przeważnie i po zakończeniu kwarantanny dalej, znaczy my nie jesteśmy ośrodkiem zamkniętym, nie mamy też możliwości prawnych na zatrzymywanie tych osób. Oni są wolnymi ludźmi i od nas mogą wychodzić na 48 godzin, czyli mogą wyjść na 48 godzin i po prostu podróżować po terenie Polski legalnie. Nielegalne jest przekroczenie granicy polsko-niemieckiej. I wszystkie te osoby po jakimś czasie wyjeżdżają po prostu dalej na zachód. Więc jakby my nie jesteśmy w ogóle krajem docelowym. Tak, podobna sytuacja jest w ośrodkach otwartych, które Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadzi. Przecież wiemy o tym, że bardzo duże grupy osób, które złożyły już wniosek o ochronę międzynarodową, też opuszczają Polskę i wyjeżdżają dalej. Chciałbym się zapytać o te osoby, które były lub są, bo oczywiście część z nich była, część z nich nadal jest. Jak ich zwerbowano, mówiąc zupełnie brutalnie? No bo wiemy, że białoruskie lub rosyjskie służby, albo jedne i drugie, muszą prowadzić szeroko zakrojoną działalność, żeby ludzi z Kurdystanu ściągnąć od granicy białoruską, która jeszcze do niedawna nie była typowym szlakiem przekraczania granicy z Europą. Znaczy, no to jest pewna nowość, że tędy się przekracza granice w dużych ilościach, bo oczywiście nawet z tego, co mówiłeś, wynika, że już wcześniej ludzie próbowali tędy przekraczać granice, czy przekraczali, ale w dużo mniejszych ilościach. Na co oni są, nie wiem, kupowani, werbowani? Co ich przekonuje, żeby tędy przekroczyć granicę? To, co powiedziałem wcześniej, że Łukaszenka wykorzystał to, że ci ludzie na Bliskim Wschodzie nie mają innej możliwości wjazdu do Europy. Nie ma innej możliwości. Jest tylko Morze Śródziemne i granica polsko-białoruska. Nikt nie daje im wiz. No może w jakichś wyjątkowych sytuacjach jakieś firmy, którym się uda ściągnąć takiego pracownika, ale on musi być bardzo potrzebny, no to niektóre kraje ich przyjmują. Natomiast dla większości osób nie ma tej drogi. I Łukaszenka to wykorzystał w ten sposób, że no zorganizował z tego biznes, polegający na tym, że różne agencje białoruskie kooperują z agencjami turystycznymi na Bliskim Wschodzie. I oni po prostu płacą za przejazd, płacą wielkie pieniądze. Nie tylko, że płacą agencjom białoruskim, to jeszcze płacą przemytnikom, płacą za loty, za hotele, za przewóz wewnętrzny na terenie Białorusi, za utrzymanie na Białorusi. I ci ludzie całe majątki wyprzedają, żeby tu przejechać, całe oszczędności całych rodzin wydają, żeby dostać się do Europy. I są bardzo mocno zdeterminowani, no bo nikt im innego legalnego szlaku nie umożliwił, nawet złączenia rodzin po prostu. To znaczy, rozumiem, że ta sytuacja trochę wygląda ich w ten sposób, w taki, to trochę, żeby zrozumieć determinację tych ludzi, trochę w taki sposób, że często oni wyprzedali cały majątek swojej rodziny, wysłali jakąś część, no to oni już nie mają gdzie wrócić, jeśli ja dobrze rozumiem, że no mają oczywiście miejsce, ale już nie mają tego majątku, który wydali. Sami migranci mówią, że nawet są osoby, które nie wiem, zostawiały domy na przykład i przemytnicy na przykład potem otrzymują taki dom, jeżeli ta osoba dotrze legalnie na teren Unii Europejskiej. Wiem też o tym, robiliśmy nawet taki eksperyment, że próbowaliśmy sprawdzić, jakie są ceny i wykorzystywaliśmy, dzwoniąc do Syrii, pytając, wzięliśmy numer od jednej grupy osób, którą przewieźliśmy z granicy i poprosiliśmy o to, żeby nam dali telefon, ponieważ zasugerować mamy znajomego, który chciałby też po prostu zadzwonić i zorganizować taki wyjazd. No to wtedy ta osoba, do której zadzwoniliśmy w Syrii, chciała 16 tysięcy euro od osoby za przejazd, więc są wielkie pieniądze.
To są bardzo duże pieniądze na tamte warunki. Oczywiście ceny są bardzo różne. To była cena najwyższa, o jakiej usłyszeliśmy. I też była to cena z Syrii, a to jest trudniejsze. Natomiast to, no, ceny są bardzo różne, podają. 2000 dolarów, 4000. Dużo zależało od tego, na kogo oni trafili i w którym miejscu byli. Natomiast jak policzą wszystkie koszty, jeszcze na Białorusi tych pieniędzy wydają, to naprawdę są duże pieniądze. I znowuż tu przychodzi argument, który w mediach się pojawia. To znaczy, że to nie są ludzie biedni. Często to nie są ludzie biedni. Często są to ludzie z różnych elit też. Na przykład z Syrii, z Damaszku, gdzie nigdy bomba nie spadała. I mamy też takie osoby. Ale też nie chciałbym tutaj tworzyć obrazu, że to są super bogaci ludzie. Nie, to często jest tak, że ci ludzie, całe rodziny składają się na to, żeby one mogły tu wyjechać. I często jest tak, że pewnie podejrzewam, że też te podróże finansują rodziny, które są na zachodzie po prostu, które chcą ściągać te swoje rodziny. Tak jak podawałem ten przykład właśnie z tą mamą, która trójkę dzieci miała po prostu w Niemczech. Nie? Więc za każdym razem pewnie są jakieś indywidualne motywacje, ale z tego co ja widzę, to główną motywacją to jest spotkanie się ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi na zachodzie i znalezienie takiej bezpiecznej przystani. No, są jakieś tam badania, które mówią o tym, że 60% osób dzisiaj na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej chcą opuścić po prostu. Nam się źle żyje, nie ma stałych dostaw prądu. Często wyjeżdżają właśnie ze względów ekonomicznych też. Na pewno nie jest to grupa jednorodna, czyli są i tacy, którzy wyjeżdżają ze względów ekonomicznych, ale też tacy, którzy uciekają przed jakimiś prześladowaniami. Natomiast od tego są normalne procedury. Przecież ci ludzie mogą złożyć wnioski o ochronę międzynarodową. Te wnioski powinny być rozpatrywane. Na pewno należy uszczelnić, usprawnić system rozpatrywania tych wniosków. I tym osobom, które przyjeżdżają ze względów ekonomicznych tylko, trzeba ich odsyłać po prostu w miejsca bezpieczne. Ale moim zdaniem nie powinno być tak, że te osoby są odstawiane na granicy i przez jakiś czas gdzieś są w klesztach między Polską a Białorusią. Nie mogę nie zapytać jeszcze o sytuację tutaj, na Podlasiu. To znaczy, to jest miejsce bardzo religijne na mapie Polski i to zarówno w wymiarze prawosławnym, jak i katolickim. Mamy też tutaj Tatarów. Jak społeczność tutaj podchodzi do tego, co się dzieje? Bo z jednej strony na pewno jest lęk. Te obrazy, które są pokazywane w mediach, mogą nas straszyć. To znaczy ten tłum szturmujący granice jest groźny. Z drugiej strony też słyszymy o współczuciu gorącym, o pomocy, która się jakoś tam jest. Jaka jest reakcja tego najbliższego otoczenia na to, co tutaj się dzieje? Znaczy myślę, to jest tak, że dużo zależy od tego, skąd czerpiemy obrazy tych osób. No jeżeli będziemy czerpać tylko z mediów, będziemy widzieć tylko tłum w Kuźnicy nacierający na granicę, to wywołuje to automatyczny lęk. Często podsycany właśnie też przez różne media, które głównie pokazują obrazy tego typu. Osób, które są niebezpieczne, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu, że tu najadą na nas, islamizują nas i tak dalej. Mamy takie obrazy w części mediów. Ale to jest też obraz nieprawdziwy. I człowiek, który ogląda się takich treści, to jego stosunek automatycznie rodzi się pewien bunt przeciwko tym osobom. Natomiast też jest bardzo dużo osób ze społeczności lokalnych żyjących w pasie granicznym, którzy solidaryzują się z tymi osobami, pomagają im, lekarzy. Na przykład poznałem, zawsze miałem jakiś taki, przynajmniej w ostatnim czasie, kryzys, że tak powiem, medycyny w Polsce i lekarzy, którzy bardzo często bardzo tak ekonomicznie podchodzą do pacjentów. Czyli natomiast w czasie tego kryzysu spotkałem bardzo wielu lekarzy, którzy naprawdę działają pro publico bono, charytatywnie na rzecz tych osób, pomagają im. Dużo takiego miłosierdzia też można powiedzieć uwolniło się wśród ludzi, właśnie wśród mieszkańców. Więc też tak podchodzą. Też ludzie solidaryzują się ze Strażą Graniczną, z służbami, które są w bardzo trudnej sytuacji. Przecież dla większości tych osób, które tu wcześniej pracowały w Straży Granicznej, ta granica była bardzo spokojnym miejscem. Ta praca też była spokojna. Dzisiaj ci wszyscy strażnicy graniczni są postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony prawo stanowione mówi o tym, że powinni odstawiać na granicę te osoby, a z drugiej strony podejrzewam i wiem o tym też, że sami mają dylematy różnego rodzaju i pewnie nie chcieliby tak robić, bo to też zostaje przecież w naszych sumieniach tego typu postępowanie.
Więc też są w bardzo trudnej sytuacji i no nie powinno być tak, jak jest teraz. Bo rozumiem, że to są często ludzie, którzy sami mają dzieci w tym wieku, które widzą na granicy, albo sami mają rodziców w wieku tej pani, która próbuje dotrzeć do swoich synów w Niemczech. W związku z tym no jest wyzwaniem wykonać taką akcję wywiezienia z powrotem na granicy, kiedy się wie, jakie to jest temperatura. Że jak ktoś jest z Syrii, to generalnie, czy z Iraku nawet, to niekoniecznie do takich temperatur jest przyzwyczajony. I co więcej, lasy, polskie lasy dla nich to jest coś absolutnie innego od tego, w czym oni normalnie żyli. I już pomijam temperaturę, która w tej chwili jest bliska zeru, co no, też jest nie bez znaczenia. No to jest na pewno bardzo trudne dla samych strażników granicznych. Ja im współczuję też, że muszą to, muszą jakby wykonywać te czynności. Natomiast też no należy pamiętać, że to, co się u nas dzieje, to, te osoby, które mamy, no to jest ten taki wentyl trochę humanitarny, że faktycznie te osoby najsłabsze, no to mają taką możliwość, żeby ich przekazać do nas prawną też na podstawie artykułu 400 ustawy o cudzoziemcach. No tak, ale przed chwilą powiedziałeś, czy na początku naszej rozmowy powiedziałeś, że część tych osób było kilka razy cofanych, więc no, wentyl bezpieczeństwa zadziałał, jak one już rzeczywiście po tych kilku razach mocno osłabły. No trochę tak jest, że im słabsza jest dana osoba, tym większe prawdopodobieństwo, że ona się do nas, do Polski dostanie po prostu. I tak to działa. Tak ten mechanizm działa po prostu. Czyli im gorzej, tym lepiej. Wciąż trwa Adwent, a zatem czas na kolejny odcinek cyklu Terlikowski czyta list do Rzymian. Dzisiaj dalej pozostajemy przy rozdziale pierwszym, a w nim przy moich ukochanych słowach z rozdziału pierwszego. Cytuję. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak, że nie mogą się wymówić od winy. Te słowa dotyczą oczywiście kontekstu tego, kto jest winny przed Bogiem. Według świętego Pawła są to zarówno Żydzi, którzy mają prawo, jak i poganie, którzy prawa dekalogu, Tory nie mają. Dla nich prawem, dekalogiem jest prawda o Bogu, którą mogą poznać z natury. Ale zostawmy na moment ten kontekst. On jest ważny, ale dla mnie w tym momencie nie kluczowy, bo w tych słowach zawiera się coś, co dla filozofa, czy w ogóle dla katolika, który pamięta o orzeczeniach Soboru Watykańskiego I, w których mowa jest o tym, że Boga można poznać ludzkim umysłem, że Jego istnienie można poznać ludzkim umysłem, to w tych słowach jest właśnie istota tej prawdy. Co nam mówi święty Paweł? Święty Paweł mówi nam, że świat jest przeniknięty Bożą obecnością, że żeby posłużyć się językiem filozofii klasycznej, że sam fakt istnienia świata pochodzi od Boga. Bóg nie tylko go stworzył gdzieś na początku, ale również podtrzymuje go w istnieniu, a zatem to istnienie jest śladem obecności Boga, śladem istnienia Boga, który możemy poznać w istnieniu rzeczywistości, przyglądając się rzeczywistości, analizując ją, kontemplując ją wreszcie, nawet taką kontemplacją naturalną, możemy spróbować docierać do tego, co jest czymś więcej w rzeczywistości, co jest ponad empirią, co jest ponad tym, co doświadczane, tym, co jest Bogiem. I o tym mówi święty Paweł, ale jeśli dobrze wmyślimy się, choćby w pierwsze zdanie Ewangelii świętego Jana, gdzie mowa jest o tym, że na początku było Słowo, to pójdziemy jeszcze głębiej. Co znaczy to Słowo? Słowo oczywiście odsyła nas do drugiej osoby Trójcy Świętej, ale to Słowo znaczy logos, sens, głębia, można powiedzieć język. Na początku świata jest wpisany w niego sens, logos, język rzeczywistości. Można powiedzieć, że to jest także coś, co możemy odkryć w świecie, co wskazuje nam na Stwórcę. Oczywiście nie wskazuje zupełnie wprost. To nie jest tak, że każdy, kto podziwia świat, każdy, kto na niego patrzy, dociera do istnienia Boga. To nie jest tak, że to jest prawda, która nam się objawia w sposób konieczny. Ale uczciwa kontemplacja rzeczywistości prowadzi nas do pytań o coś więcej, o coś głębiej. Warto w tym czasie Adwentu, warto w tym czasie zatrzymać się, spojrzeć się
na rzeczywistość, zacząć ją medytować w sposób naturalny. Franz Jalicz, jezuita, wybitny znawca, mówi, że to jest pierwszy etap modlitwy, kiedy wychodzimy na ulicę, wychodzimy do lasu i po prostu patrzymy, chłoniemy, łapiemy rzeczywistość. To właśnie takie łapanie rzeczywistości odsyła nas do tego, co jest więcej, co jest głębiej, co ostatecznie może nam przybliżyć Pana Boga. I to jest nam potrzebne, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący. Szukanie sensu, logosu, głębi jest potrzebne każdemu. I każdy w czasie tego Adwentu może spróbować to zrobić. I zostając jeszcze w kręgu Adwentu, ale też statystyk, zapraszam na rozmowę z księdzem doktorem Przemysławem Sawą o wyzwaniach, jakie przed nami wierzącymi cały czas stoją. A moim Państwa gościem jest ksiądz dr Przemysław Sawa, ewangelizator, ale także teolog, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pojawia się taki temat ostatnio bardzo mocno w Polsce, jakim jest odchodzenie, sekularyzacja młodzieży. Można odnieść wrażenie, że ten proces następuje bardzo szybko. Chyba nigdy tak szybko nie następował. No, współpracujesz z młodzieżą, działasz z nią też. Czy ten proces dociera także jakoś do tego nurtu ewangelizacji? Czy wy jako ewangelizatorzy to w ogóle widzicie? Czujemy po liczbach. Generalnie dotarcie z propozycją choćby różnego rodzaju spotkań, ewangelizacji, projektów jest znacznie trudniejsze niż nawet 3-5 lat temu. To w statystykach widać. Kiedy zbierzemy globalnie może niekoniecznie jedną wspólnotę czy jedno jakieś środowisko, tylko tak w całości, jak też rozmawiam z różnymi księżmi, liderami z Polski i nie tylko, no to trend jest generalnie wszędzie ten sam. Trudniej dotrzeć, trudniej zaproponować. Pytanie, czy to, co proponujemy też jako Kościół, nawet w tej odnowionej formie jest atrakcyjne. No właśnie, nie mogę zadać pytania o to, jakie są, twoim zdaniem, przyczyny tego zjawiska. Pomijam te globalne, które są oczywiste. Można powiedzieć, cała przestrzeń Europy Zachodniej, czy w ogóle świata euroatlantyckiego się sekularyzuje i to w dość szybkim tempie. Do Polski dotarł dobrobyt, trzeba powiedzieć to zupełnie jasno, w porównaniu nawet z tymi warunkami, w jakich myśmy się wychowali, to pokolenie ma zupełnie inne możliwości. Można powiedzieć, że Kościół poza duchowością nie ma im nic dodatkowo do zaproponowania, w odróżnieniu od naszych czasów, kiedy proponował wyjazdy, rekolekcje, pielgrzymki, wspólnie spędzanie czasu. Oni teraz mają tego pod dostatkiem gdzie indziej. Ale jakie są takie wewnętrzne przyczyny tego, że przestaliśmy, takie ja mam wrażenie, odpowiadać na realne pytania zadawane przez tych młodych ludzi? Wydaje mi się, że to jest z jednej strony kwestia języka i tego, że Kościół, to znaczy my, tak, ludzie zaangażowani, tak, w tym znaczeniu użyję to słowo, jakby boimy się zbliżyć do ludzi i mówić ich językiem i dlatego się nie spotykamy. Druga sprawa, którą trzeba jasno powiedzieć, to jest poważny kryzys wiarygodności Kościoła. I tu jest ogromna rola do odegrania, by tą wiarygodność przywrócić, biskupów, też księży, no i oczywiście wszystkich takich osób zaangażowanych, którzy w jakimś sensie mogą być twarzą Kościoła, ale jak rozmawia się z młodymi ludźmi, czy z tymi, którzy jakoś są związani z Kościołem, rozmawiam o ich znajomych, kolegach, to ta kwestia czytania Kościoła jako środowiska, które nie jest autentyczne, które jest zafałszowane, postrzeganie Kościoła jako momentami niebezpiecznej instytucji jest poważną przyczyną odchodzenia młodego pokolenia od praktyk religijnych i takiego związku z instytucją Kościoła. Być może jest to też dla niektórych wygodne, tak? Bo można zrzucić winę na biskupów, na proboszczów, choć w dużej części, jak się rozmawia z ludźmi i młodymi, i dorosłymi, to porozmawiajmy o księżach, których znasz, których gdzieś spotkałeś, to w dużej części nic złego nie można powiedzieć. Więc jest trzeci element, to
cały, bym powiedział, świat mediów, także społecznościowych, który kształtuje takie, a nie inne postawy życiowe. No i młodzi tam czerpią, a my nie mamy im nic do zaproponowania, dlatego że od lat, mówię, poszliśmy w instytucje, w budynki, w strukturę, przegraliśmy media. I te klasyczne media typu telewizja, radio, no a zupełnie przegrywamy chyba w tym świecie mediów społecznościowych dzisiaj. Nie wiem, czy potrafimy to robić i czy chcemy. Mówię jako Kościół. Z drugiej strony, no mamy kilku takich ewangelizatorów internetowych. No to jest, żeby wymienić tych najbardziej znanych, no to jest ojciec Adam Szustak. To są do pewnego stopnia siostry Zbrodniszewic, bardzo popularne i bardzo dobrą robotę też wykonujące. To jest do pewnego stopnia ojciec Grzegorz Kramer, który ostatnio trochę się wycofał, ale też bardzo aktywnie działający. Więc można powiedzieć, że no kilka takich osobowości na tym poletku mamy. Tak, więc nie jest tragicznie, albo że nic nie możemy wykazać w tych działaniach. Natomiast ja myślę o takim działaniu strukturalnym, tak, w wymiarze diecezji, w wymiarze ogólnopolskim, w wymiarze zakonów, że w dużej części są to no, inicjatywy tych konkretnych ludzi i do tego jeszcze niejednokrotnie muszą się tłumaczyć przed wieloma środowiskami, że naprawdę nie działają na szkodę Kościoła i nie są heretykami, jakimiś ludźmi, którzy rozwalają wszystko, no bo z takimi zarzutami też muszą się zmagać. Może to jest tak, że my po prostu nie do końca rozumiemy ten język nowych mediów. On jest rzeczywiście odmienny. On rzeczywiście, jak każda forma, narzuca też do pewnego stopnia treść. To znaczy, nie chcę powiedzieć, modyfikuje istotę Ewangelii, ale wymaga zupełnie nowych form, które są traktowane jako odejście od treści. I z tym też się jakoś zmagamy. Albo też, pewnie tak też bywa, ludzie, którzy próbują coś zrobić, czasem popełniają, zwyczajnie rzecz biorąc, błędy. Nie chcesz mieć błędów, to nic nie rób. Natomiast myślę, tak, w tym kluczu, patrząc, czego nam brakuje, relacji, spotkania. I dobrze, że mówisz o treści, bo to jest ciągły spór, co jest ważniejsze, treść czy forma. A ja mówię, tak postawione sprawa przez niejednego człowieka, oczywiście, żeby zdyskredytować formę, bo najważniejsza jest treść, zawsze mówię, ale o którym momencie komunikacji my mówimy? Bo jeżeli my cały czas będziemy nastawieni tylko na głęboką treść, musimy całą prawdę przekazać, ale się nie spotykamy, tak? To znaczy nie ma tego momentu styczności z odbiorcą, no to co nam z tej treści? To on jej po prostu nie przyjmuje. I już słynna ocena, że odpowiadamy na pytania, których nikt nie stawia, dlatego że nie słyszymy tego, co mówią ludzie, a jeśli coś wyrażają czasem swoimi nogami, czasem swoim wpisem, czasem jakimiś inicjatywami, które nas bulwersują, to my też nie chcemy tego usłyszeć, tylko od razu oceniamy według treści. I wydaje mi się, że jeżeli mamy jakiś zrobić krok w takiej, już mówił, nowej ewangelizacji, bo naprawdę świat się zmienił, to wszystkie ręce na pokład w kierunku spotkania, słuchania, relacji. A potem przyjdzie na treść czas, że jak już spotkamy się, szanujemy się, to możemy już rozmawiać o tym, co jest istotne dla nas i co jest propozycją też dla tych, z którymi się spotykamy. I tak wspomniane siostry Zbrodniszewic na mnie zrobiły ogromne wrażenie, choć też przecież hejt niesamowity. Rozmawiałem, będąc w Broniszewicach, przyglądając się, ale nie jako recenzent, tylko tak po prostu jako człowiek, mówię, Pan Bóg mnie tam przyprowadził i zadawałem też pytania siostrom, to jak to jest, że macie ludzi z prawa, z lewa, księży, którzy są, powiedzmy, konserwatystami i tacy, o których się mówi, on jeszcze jest księdzem, tak? Co, a wy to potraficie łączyć.
Bo to jest tajemnica spotkania właśnie, że możemy się różnić, ale coś możemy zrobić razem, gdzieś możemy razem pobyć i jest to droga do tego, że wcześniej czy później się spotkamy, w to wierzę, tylko trzeba mieć czas i trzeba być cierpliwym. To teraz o tym spotkaniu. Mam takie wrażenie, że patrząc się na pokolenie swoich dzieci, że tym, co je różni od starszych trochę pokoleń, jest to, że ogromna rzesza z nich nie ma kontaktu z Kościołem. To znaczy w moim pokoleniu, niezależnie od tego, czy ktoś był bardziej wierzący, czy mniej wierzący, z bardziej wierzącej rodziny, z mniej wierzącej rodziny, miał jakiś kontakt z Kościołem, wiedział, czym jest Kościół. W związku z tym zawsze spotkał jakiegoś dobrego księdza, zawsze spotkał jakąś fajną siostrę zakonną, zawsze przynajmniej otarł się o Kościół, co oznacza czasem głębiej niż się otarł, nawet jeżeli potem odszedł, nawet jeżeli potem życie jego potoczyło się w taki sposób, że okoliczności rodzinne, wydarzenia, jakieś zranienia go odepchnęły od Kościoła, to on wie, czym jest Kościół i wie, że może wrócić. Ogromna część z tych młodych ludzi, patrzę się na koleżanki mojej najstarszej córki 18-letniej, nie mówię już o młodszych dzieciach, nie doświadczyło nigdy spotkania z Kościołem, nie doświadczyło nigdy Kościoła jako wspólnoty, a co najwyżej widzi Kościół jako instytucję i to jeszcze przefiltrowaną przez siłą rzeczy negatywny obraz mediów, bo media siłą rzeczy pokazują rzeczy złe, gorsze, a nie lepsze. No, trochę taka jest specyfika mediów. I to jest to pytanie dla mnie, czy oni jeszcze będą wiedzieli, że mają do czego wrócić? To jest takie pytanie. Ja się patrzę na te dane podane przez warszawski ratusz, który mówi, już 30% dzieci ze szkół podstawowych nie chodzi na katechezę. No w tym przypadku to jest oczywiście decyzja rodziców, nie dziecka. W związku z tym to oznacza, że 30% rodziców w dużym mieście, to prawda, już uważa, nie ma sensu dawać dziecku jakiegokolwiek kontaktu, nawet minimalnego, jakim jest katecheza z Kościołem, co oznacza, że te dzieciaki już w drugim pokoleniu będą z rodzin, to nawet już nie chodzi wierzących, niewierzących, ale nie mających kontaktu z Kościołem. No i tu musimy się mieć odwagę najpierw uznać, że to jest fakt i on statystycznie, socjologicznie będzie się pogłębiał. I co my mamy do zaproponowania ludziom, społeczeństwu? Generalnie oczywiście to, co najcenniejsze, czyli msza, ale ci ludzie właśnie nie chcą być na mszy i dlatego, że tam nic nie odnajdują, właśnie zrywają z nami kontakt. Czyli co możemy robić? Nie ma gotowej odpowiedzi na to. Tak? To znaczy dla mnie przede wszystkim jest obecność Kościoła w tym, czym żyje świat. To, co jest ważne, także w wymiarze społecznym, czy jakoś wychowawczym, czy jakieś rzeczy, które nie są od razu wprost ewangelizacją, ale które możemy nazwać jako takim przybliżaniem się po prostu do społeczeństwa. Więc połączyć siły z ludźmi, którzy mają na to pomysł. Często będzie to jakaś kwestia czy sportu, kultury, no różne tego typu aktywności. Co też nie jest, oczywiście nie jestem naiwny, że to nam rozwiąże problem, bo są różne motywy też ludzi, że nie posyłają dzieci na religię i w ogóle ich nie wprowadzają w życie religijne, bo po prostu tego nie mają. Myślę, że te statystyki nam mówią o czymś, co jest uważam ważniejszym wyzwaniem dla Kościoła. My dużo jako Kościół poświęcamy uwagi dzieciom, młodzieży, a dorośli, którzy nie są zewangelizowani, którzy nie mają żadnego doświadczenia głębszego w wierze. I chyba to jest czas, żebyśmy nie tyle tylko zastanawiali się, co zrobić z młodym pokoleniem, ale popatrzyli, w jaki sposób możemy wiarygodnie dotrzeć dzisiaj do tych dorosłych, bo ich nawrócenie może przyczynić się do nawrócenia dzieci. To nie znaczy, że zaniedbajmy dzieci i nic nie próbujmy, tylko jak będziemy się koncentrować na młodzieży i dzieciach, mówię o tej młodszej młodzieży, tak, na nastolatkach, też trzeba z nimi pracować,
ale bez takiego odważnego wyjścia z Ewangelią do dorosłych nie trafimy do tych młodych ludzi. Ja tak patrzę, ile energii tu czy tam w parafiach księża wkładają w duszpasterstwo dzieci. Bogu niech będą dzięki, że robią, bo to naprawdę nie jest łatwe, zwłaszcza dzisiaj. Ale tak patrząc przez lata, skończył się czas dzieciństwa, takiego powiedzmy szkoły podstawowej, tak? No i statystycznie nie przekłada się to potem na super praktyki religijne nastolatków, no bo skończyła się już dana forma. Nie ma doświadczenia w domu, nie ma zmotywowania w domu, no i te wszystkie inne przyczyny, o których mówiliśmy przed chwilą. Także myślę, że preewangelizacja i odważna ewangelizacja dorosłych, ale nie taka inwazyjna, no i przede wszystkim nie język, który wyklucza, bo myślę, że my z tym mamy też problem w Kościele, że... Bo tak jest prościej. Jak uczyłem katechezy, już wiele lat nie chodzę do szkoły, do innej szkoły, ale to które katechezy dla mnie były najprostsze do prowadzenia? Cały dział o sakramentach, bo były konkrety, albo o dekalogu. Też były, nazwijmy to, konkrety, tak? Można było powiedzieć, to wolno, tego nie wolno, tak się robi, tak się nie robi. Natomiast znacznie trudniej było właśnie takie tematy ewangelizacyjne, o wierze, no bo to takie trudniejsze do uchwycenia, tak? A myślę, że to jest to, że język Kościoła też musi być zapraszający, a nie wykluczający, nie zamykający. A z tym mamy problem. I za dużo jest w Kościele powinności. Ja to tak też diakonom, jak mam z nimi zajęcia z duchowości, też mówię, brońcie się, jak będziecie głosić słowo, przed klasycznym takim sformułowaniem Chrystus Pan mówi, że powinniśmy. Bo to jest taki klucz, który mówię, opisuje wiele aktywności Kościoła, wiele kazań. Chrystus Pan, niekoniecznie wierzę w tego Jezusa, który zmartwychwstał, mówi, że powinniśmy i tym językiem nie zdobędziemy dzisiaj człowieka. Młodych absolutnie, a dorosłych będziemy tracić. Dlatego, że ludzie mają doświadczenie wolności. O tym sobie musimy jasno powiedzieć. Wiedzą, co to znaczy być wolnym, po swojemu niejednokrotnie i wszystkie takie rzeczy, że coś powinni, muszą, po prostu nie działają. Księdza słuchałem, znaczy jak ciebie słuchałem, to miałem wrażenie, że mówisz jak Blachnicki. Blachnicki w latach 80. napisał, cała para idzie w gwizdek, ponieważ 95% energii poświęcamy na katechezę, wówczas parafialną. Teraz to jest katecheza szkolna. Mówi, a przecież te dzieci po godzinie czy po dwóch godzinach w tygodniu katechezy wracają do domów, które są niezewangelizowane, które są nieuformowane, co oznacza, że wracają do środowiska, które jest... No może niekoniecznie anty, chociaż czasami nawet antychrześcijańskie, ale na pewno po prostu nie jest chrześcijańskie i to w tym środowisku się wychowują, a nie przez godzinę czy przez dwie katechezy w szkole, czy nawet przez godzinę czy dwie katechezy na parafii. Wiesz, bo Blachnicki, to nawet nie pomyślałem o nim, ale mam źródło oazowe, więc niektórzy mówią słychać wszędzie. Natomiast w tym momencie patrzę, jeśli już wywołałeś Blachnickiego, jako na człowieka, który nie jest doceniony w Polsce. Blachnicki nie jest własnością ruchu Światło-Życie. To jest dar dla Kościoła. I niedawno pisząc jeden tekst o Blachnickim, no, gdzieś tam dotarłem do tekstów, które wcześniej gdzieś nie znałem. Mówię, no to on mówi rzeczywiście tym językiem, który używają ludzie z nowej ewangelizacji dzisiaj. No a my go tak zaszufladkowaliśmy. Oaza, rekolekcje, może program Ad Christum Redemptorem, a przecież to był człowiek wielkich horyzontów i właściwie diagnozował rzeczywistość.
No właśnie, także nie tylko w kwestii katechezy, ale nie wiem, pobożności, różnych nadużyć, które w duchowości się będą działy, kiedy ta religijność nie jest tak właściwie kształtowana. Więc jak najbardziej Blachnicki jest aktualny. Ja bym powiedział trochę złośliwie, jak kiedyś teologowie liberalni mówili protestanccy, Chrystus chciał założyć, chciał Królestwa Bożego, wyszedł mu Kościół. To bez złośliwości wobec ruchu Światło-Życie, który ma ogromne znaczenie, ale Blachnicki chciał zreformować, głęboko zreformować Kościół. Został po nim ruch Światło-Życie, wielki ruch, ważny ruch, ale on był narzędziem, a nie celem sługi Bożego, jeszcze chyba nie sługi Bożego, ale księdza Franciszka Blachnickiego. Jest. Nawet czcigodnym sługą Bożym. Czyli tylko jest czekanie na cud. Tak? Ale to grozi wszystkim, tak? Że obojętnie, czy będziemy mówić o odnowie charyzmatycznej, neokatechumenacie, szkołach ewangelizacji, czy jakimkolwiek innym środowisku, które ma jakąś swoją metodę, swoją wizję. Jeżeli w pewnym momencie my więcej będziemy mówić o tym ruchu, albo tylko będziemy strzec tradycji, jak to się mówi, strzec charyzmatu, nie rozeznając, do czego Bóg nas wzywa dzisiaj, no to będzie dokładnie tak samo. Trzeba więc widzieć szerzej rzeczywistość i umieć dostosować się do tego, jaki mamy dzisiaj świat, bo my chcemy zmieniać świat, ale bez tego, jeśli się nie zbliżymy do świata, nie poznamy tych ludzi, ich myślenia, nie zaczniemy mówić ich językiem, no to jak się mamy spotkać? Dla mnie więc takimi patronami nowej ewangelizacji są, jak się mówi, ich imiona, to jest taki majestat i taka sztywność, czyli myślę o Cyrylu i Metodym, ale to są giganci, tak? Bo potrafili zostawić świat, w którym się dobrze czuli, nawet mogli robić kariery i poszli i zaczęli mówić językiem ludzi, którzy ich rozumieli. Dzisiaj tu nie chodzi o to, czy mówimy po angielsku, włosku, hiszpańsku i jeszcze w innym języku, tylko czy my chcemy poznać myślenie ludzi i wejść w ich świat. No i tu znowu wchodzą media i te spory właśnie, o których wspomnieliśmy. Tak? No, ludzie tak żyją, ludzie tak mówią. Jak my nie wejdziemy w ten ich język, to absolutnie się nie spotkamy. I choćbyśmy nie wiem ile sił włożyli w super projekty, katechezy, to wcześniej czy później tak i tak się wypalimy, efekt będzie mizerny. Ale Tomku, nie możemy zapomnieć, że jest Pan Jezus, nie? Bo... Chwała Panu za to. Ja bym powiedział, wracając jeszcze na chwilę do Cyryla i Metodego, to ja bym nawiązał do znakomitej, a kompletnie nieobecnej w myśleniu encykliki Slaworum Apostoli świętego Jana Pawła II, która kapitalnie pokazuje z jednej strony problem inkulturacji, czyli wejścia w kulturę świata, który nas otacza, z drugiej strony to upełnie Kościoła, który staje się jak w tej mozaice Chrystusa Pantokratora, w której szkiełko każdej kultury, każdej cywilizacji, każdego narodu i każdego języka jest niezbędne. Ale przeszedłem jeszcze kawałek dalej. Takim ruchem, może nie ruchem, duchowością, która rzeczywiście wciąż jeszcze, mam wrażenie, przeżywa złoty czas liczebności, przyciągania wiernych są rozmaite formy duchowości charyzmatycznej, o tak bym powiedział. Niekoniecznie nawet wspólnoty, bo tu już różnie z tym bywa, ale wydarzenia, eventy, spotkania, podróżujący ewangelizatorzy czy misjonarze. I aż się prosi, żeby ich zapraszać, bo rzeczywiście przyciągają tłumy, to coś się dzieje. Są spowiedzi, co do tego też nie ma sporu, są. Tu jestem ostrożny, ale zapewne wydarzają się również cuda, i te duchowe, i te duchowe na pewno, te fizyczne pewnie również. Ale we mnie rodzi się, chociaż ja sam jestem z ruchu charyzmatycznego, rodzi się takie pytanie, kiedy się patrzę na przykład na Kościół Latynoski i na to, co tam się wydarzyło, czy to rzeczywiście może być jedyna metoda, dlatego że doświadczenia charyzmatyczne budzą żywą wiarę. Ale jeśli potem nie są pogłębiane, to zdarza się tak, że człowiek potrzebuje wciąż transgresji, przekraczania, silniejszych doświadczeń. I kiedy już ich nie ma, to odpływa w taki, powiedziałbym, niebyt bezkonfesyjny czy niekonfesyjny. To świetnie widać w Ameryce Łacińskiej,
gdzie twierdzono, no, charyzmatycy, kościoły, wspólnoty pentekostalne, w dużej mierze w wielu miejscach wyparły kościół katolicki. No ale przynajmniej są chrześcijanami. Kłopot polega na tym, że po 20-30 latach ten dynamizm się wypala i zostaje przestrzeń już pozakonfesyjna i to w takim znaczeniu po prostu obojętności religijnej. No Tomku, zgadzam się z tobą. Też jestem związany z tą rzeczywistością. I powiem ci tak, że mnie najbardziej irytuje koncentracja na wydarzeniach i liczenie ludzi. Ja myślę, że to jest taki grzech, który mamy w Kościele cały czas. Co zrobić, żeby było dużo? A nie pytamy, co zrobić, żeby ludzie chcieli głębiej. Te wydarzenia różnego rodzaju są potrzebne, uważam, bo one rzeczywiście dają jakiś impuls. Ludzie też mają konkretne potrzeby. I tu często jak księża, zwłaszcza ze mną, dyskutują o różnych formach, nazwijmy to nowej ewangelizacji, a nawet nie chodzi o nową ewangelizację, tylko właśnie czy jakichś spotkań, gdzie jest też jakiś element modlitwy o uzdrowienie. Często im mówię tak, no jak my nie stworzymy tej przestrzeni, gdzie ludzie mogą jakąś siłę zyskiwać w swoim niełatwym życiu, jak my im tego nie damy, pójdą gdzie indziej. Tylko jest pytanie, co my z tym robimy? W jednej parafii niedawno właśnie ksiądz się zwrócił do mnie, czy do mojej wspólnoty, czy byśmy mogli robić mszę i modlitwę o uzdrowienie w jakiejś tam regularności. Nie? Dwa pytania mu zadałem. Pierwsze, czy ksiądz chce to co miesiąc, czy nie? No i tak nie wiedział, co odpowiedzieć. Ja mówię, bo jak tak co miesiąc, to ja nie wiem, czy to ma sens. Zróbmy rzadziej, ale niech to jest bardziej przygotowane. Mówię, drugie ważniejsze mam pytanie. Czy ksiądz coś chce zaproponować ludziom z tych wydarzeń, które mogłyby być pogłębieniem ewangelizacyjnym i katechetycznym? On mówi, tak, to możemy zrobić. Ale zrobienie samych wydarzeń, nazwijmy to charyzmatycznych, które tylko będą tą przestrzenią modlitwy, uważam, że nie ma sensu, bo rzeczywiście może być efekt taki, jak mówisz. Nie? Ludzie mają konkretne potrzeby, konkretne pragnienia, szukają, warto wychodzić do nich, wykorzystując właśnie też te spotkania do takiego zdrowego formowania ludzi. Problem jest wtedy, kiedy danym organizatorom, księżom czy świeckim zaczyna przyświecać taka idea, fajnie, żeby nas było dużo, no to róbmy też to, co by ludzie chcieli usłyszeć. No i jeszcze im bardziej mocnie, tak mocno będzie tak, a działo się, nie? To będzie lepiej, no to ja mówię, nie ma we mnie zgody na taką, to nie jest charyzmatyczność taka zdrowa. Tak staram się, też różne rzeczy przeżyłem w swoim życiu i różne zachwyty, niezachwyty, błędy też w charyzmatyczności. Wiele rzeczy może bym zrobił gdzieś inaczej niż kiedyś zrobiłem. Nie boję się o tym mówić i no, wszyscy się uczą, tak? Ale tak staram się i prowadzić duszpasterstwo i też uczę przyszłych księży, że charyzmatyczność, która jest formą przeżywania Kościoła, ale całego Kościoła, jest wielkim darem. Jest ewangeliczna, biblijna, nowotestamentowa, tylko trzeba widzieć, po co my to robimy, a nie skupiać się na wydarzeniach, przeżyciach, bo to może być tylko brama, to może być jakiś impuls, ale dajmy ludziom realne doświadczenie Boga, Jezusa, a co za tym idzie Kościoła. Właśnie tak sobie myślałem o Ewangelii w tej chwili. Pan Jezus rzeczywiście zaczął od cudów. Tych cudów na początku jest masa. Mamy w Ewangeliach pełno tych wzmianek o tym, że tłumy garnęły się do Jezusa, bo pragnęły uzdrowienia. Ale ten drugi etap w Ewangelii jest do pewnego stopnia, zdarzają się cuda, ale to już nie jest ten etap. Ten drugi to jest takie powolne przygotowanie do krzyża i to takie przypominanie, słuchajcie, ja za chwilę pójdę na ukrzyżowanie, na ile udany był ten proces przygotowania apostołów do krzyża, to jest osobna kwestia. Idź precz, szatanie i tych tak naprawdę 11, którzy jeden zdradził, drugi się wyparł, reszta uciekła, jeden został pod krzyżem. Pokazuje, że to jest zawsze trudne, że wychowanie do krzyża to w ogóle nie jest coś,
nie chcę powiedzieć, co nie wychodzi, ale co społecznie działa. Ale rzeczywiście ten drugi etap to już jest etap krzyża. Święty Jan od Krzyża powie ciemnej nocy zmysłów, potem ciemnej nocy miłości, gdzie tych smaków, tych doświadczeń, tych przeżyć, które są ważne, bo one rzeczywiście budują ten pierwszy, jeszcze emocjonalny często związek z Jezusem, ale później może już ich nie być. One może wrócą, ale to już na zupełnie innym poziomie, wiele lat później. Ale to już nie się fachowcy wypowiadają, ja tylko mogę z teorii powiedzieć. Znaczy, dokładnie tak. I temu są potrzebne środowiska, różnego rodzaju grupy, wspólnoty, bardziej bądź mniej formalne, ale w których też ludzie dostają ten zdrowy pokarm duchowy, czyli między innymi także o tych prawidłach życia duchowego. Jeśli tego nie ma, to rzeczywiście pojawia się kryzys potem jakiś emocjonalny, że nie ma jakiegoś doświadczenia, przeżycia, to już człowiek odrzuca modlitwę potem, no bo nie ma tego zapalnika, tak? Ale kiedy jest rzeczywiście prowadzony w zdrowy sposób i te przeżycia czy jakieś zjawiska charyzmatyczne, one mogą towarzyszyć, ale chodzi przecież o wiarę, chodzi o Jezusa, chodzi o nasze spotkanie z Nim. Jak tak się będzie prowadziło ludzi, to uważam, że będzie dobrze. A jak się zostawia ludzi, albo tylko nakręca się takie doświadczenia emocjonalne, to jest źle. Temu jakoś tak powiem szczerze, że wewnętrznie się denerwuję, jak gdzieś ktoś mówi o charyzmatyczności i pierwsze, co mówi, to o emocjonalności. Nie? Czy to jest emocjonalna duchowość? Ja mówię, Wigilia Paschalna, najpiękniejsza liturgia, jest mega emocjonalna, wejście do ciemnego kościoła, śpiew Alleluja, tak? Czy jak się co roku mam, jak jest zwycięzca śmierci, to aż czuję drżenie przy kręgosłupie, tak? Bardzo emocjonalne. Czy wiele innych wydarzeń też jest emocjonalnych. Ważne, żebyśmy troszkę tak jakby odkodowywali to rozumienie charyzmatyczności. Papież Franciszek bardziej będzie szedł w kierunku właśnie takiego mówienia, że to o odnowieni chrześcijanie, tak, katolicy, niż takie klasyfikowanie, bo to, co jest charyzmatyczne, jest po prostu kościelne, tak, i ono ma służyć, ale te przeżycia charyzmatyczne, małe czy duże, one absolutnie nie wyczerpują życia chrześcijańskiego. No i tu nie ma co budować alternatywnych duchowości, tylko da się to jakoś po prostu integrować. I takie też jest moje doświadczenie. Na przykład mam bardzo dobre relacje, przynajmniej tu z południa Polski, zwłaszcza z diecezji katowickiej, bielsko-żywieckiej, z czcicielami Matki Bożej Pompejańskiej. Nieraz im służyłem i oni lubią mnie zapraszać, a ja lubię z nimi być. Oni bardzo różańcowi, wiadomo, tak? Zawsze tym liderom mówię, ale jak mnie zapraszacie, to wiecie, o czym ja będę mówił, tak? Że nie będę wam mówił o objawieniach maryjnych, ja przyjdę z Biblią i będziemy mówić o Jezusie. No ale no dlatego Ojca zapraszamy. I mamy bardzo dobrą relację i ci ludzie dużo się modlą na różańcu, innego rodzaju formach takich tradycyjnych. Wiem jedno, że zawsze jak mamy trudną jakąś sytuację, ewangelizację albo coś trudnego się dzieje, ja wiem, że ja tam dzwonię i to jest od razu organizowana akcja modlitewna. Od razu, tak, proszę księdza, już plecy organizujemy, ja im też mówię, idziemy razem. Wy tak, ja może trochę inaczej, ale idziemy razem, błogosławimy sobie i jesteśmy sobie potrzebni. I tak rozumie charyzmatyczność Kościół w ogóle. Kończąc już temat charyzmatyczności i kończąc naszą rozmowę i nie negując tego wszystkiego, co powiedziałeś, mam wrażenie, że ten zarzut, który się pojawia co jakiś czas, związany jest trochę z tym, że my charyzmatycy, tak się będę też identyfikował, mamy czasem taką tendencję do tego, czasem podkreślam, żeby zastępować doświadczenie Kościoła
własną emocją. I tu przykład, który jest mi bliski, bo jakoś tym pytaniem żyję od jakiegoś czasu, to jest kwestia rozeznawania. Mówi się, ktoś ma dar rozeznawania. Nie neguję, że Duch Święty może kogoś takim darem obdarować. Ale z drugiej strony wiemy, że Kościół ma bardzo dobrą tradycję rozeznawania, którą tę tradycję trzeba po prostu poznać. Duch Święty działa także przez struktury intelektualne. To przykład rozeznawanie świętego Ignacego. Niezwykle głęboki proces i z takiego nawet mojego doświadczenia osobistego wynika bardzo rzeczywiście pomagający w procesie realnego rozeznawania, nie tylko tego emocjonalnego błysku, który czasem też jest konieczny i czasem jest dobry i czasem nie ma w nim nic złego, ale czasem zastępuje wszystko inne. To powiem ci dwie rzeczy. W moim środowisku napisaliśmy kurs, to mówimy w szkołach, czyli rekolekcje. Pierwsze ściśle w oparciu o regułę świętego Benedykta i tak kształtuje ludzi. I nazwaliśmy to Benedykt, to doświadczenie. Napisaliśmy kurs Ignacy dla charyzmatyków, który jest mało charyzmatyczny, ale jest doświadczeniem nie tylko Ignacego, choć on przede wszystkim, ale tych szkół rozeznawania w historii duchowości jest więcej. Choć niewątpliwie Ignacy jest dla mnie też osobiście fenomenalny. I tych reguł uczę ludzi wszędzie. A druga rzecz, powiem ci szczerze, że mam niesamowitą alergię na czasownik rozeznałem. Bo wśród wielu ludzi, którzy też się nazywają charyzmatykami, słowo rozeznałem oznacza tak naprawdę, choć oni wierzą, że to rozeznali, ale tak naprawdę wymyśliłem sobie. Rozeznawanie jest procesem, jest nie tylko czekaniem na objawienie. Też się zgadzam. Pan Bóg może zawsze i w taki sposób zadziałać, ale to nie wyklucza też rozmowy, poddania pod jakieś rozpoznanie szerszej grupy czy przełożonych. Natomiast widzę, jak bardzo często ludzie rezygnują z jakichś dróg albo uzasadniają swoje, nie wiem, jakieś bunty albo odejścia na przykład z jakichś wspólnot czy coś tym hasłem. Ja rozeznałem. A z kim rozmawiałeś? Ileż też miałem ludzi, którzy przychodzili z jakichś innych tam grup czy wspólnot. On rozeznał, że coś tam. A porozmawiałeś na przykład, nie wiem, z twoim opiekunem, księdzem, jakimś liderem. Bo ja już rozeznałem. No to mówię, nie rozeznałeś, po prostu wymyśliłeś. I myślę, że to nie są właśnie drogi, które są sprzeczne. One są komplementarne i powiem tak, no teolog tak musi powiedzieć, ale ja to mam głęboko w sercu. Nie bójmy się też tej racjonalności w wierze, że dla mnie charyzmatycy mają być bardzo racjonalni. I w tej racjonalności też przejawia się duch i też racjonalność prowadzi mnie do tego, że Bóg może zadziałać nieracjonalnie. Ale jeżeli tylko bym próbował budować życie, to co robię na przeżyciach, natchnieniach, to bym się tego bał i sam siebie bym się bał. Nigdy nie zapomnę tego, co jest napisane w ćwiczeniach duchowych i co czasem jest ważne. Rozeznanie zawsze oznacza wybór między tym, co jest dobre i lepsze. Nigdy nie oznacza wyboru między tym, co jest złe a dobre, bo Pan Bóg na pewno nas nie będzie prowadził do wyboru rzeczy złej. Stąd zawsze przeraża mnie, jak widzę, jak czytam na przykład, że ktoś mówi, rozeznałem, że muszę odejść z kapłaństwa i to jeszcze po rekolekcjach. No, z seminarium? Tak. Z narzeczeństwa nawet? Tak. Chwała Bogu, rozeznałeś, jeżeli rzeczywiście rozeznałeś, to dobrze. Ale w momencie, kiedy pewne decyzje nie tylko zapadły, ale zostały potwierdzone autorytetem Kościoła, to poza wyjątkową sytuacją, kiedy nie my rozeznajemy, tylko wtedy, jakby to powiedzieć, w pewnym procesie rozeznane jest, że ta decyzja była z jakichś powodów nieważna.
takim znaczeniu, że podjęta w zniewoleniu, podjęta w nieprawdzie, w oszustwie, w czymkolwiek innym, to w każdej innej sytuacji tu nie ma rozeznania. Tu można rozeznać, co zrobić, żeby ratować, a nie co zrobić, żeby przerwać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz dr Przemysław Sawa, ewangelizator, był naszym gościem. Dziękuję. I na koniec słów kilka o słynnym warszawskim plakacie. Nie, nie będę narzekał, nie będę mówił, że jest brzydki, bo brzydki nie jest. Jeśli chodzi o kwestie estetyczne, to niewątpliwie jest bardzo dobry plakat. Dobrze zrobiony, dobrze naszkicowany, odsyłający do ważnych dla warszawiaków miejsc, jakimi są, jakim jest Ogród Saski. I to miejsce, w którym oczywiście od dawna już nie ma żadnych ślizgawek, bo ten staw nie zamarza. Ale jest to jakoś miejsce dla warszawiaków ikoniczne. Sam plakat też jest narysowany bardzo ładnie, no ale rzeczywiście, i to jest też prawda, jakby to powiedzieć, stosunkowo niewiele jest w nim elementów religijnych. A ujmując rzecz wprost, w ogóle nie ma w nim elementów religijnych. Mogły być to życzenia na wszelkie możliwe święta albo na wszelki możliwy brak świąt. Ani śladu po Bożym Narodzeniu. Dlaczego tak się dzieje? No odpowiedź jest prosta. Społeczeństwo, szczególnie społeczeństwo Warszawy, błyskawicznie się sekularyzuje, a prezydent Warszawy no, zdecydowanie stawia na tą bardziej sekularną, świecką, laicką część warszawskiego społeczeństwa i do niej się odnosi. Idzie także tropem wielu zachodnich polityków, którzy od dawna postulują jakąś formę sekularyzacji świąt Bożego Narodzenia. Można się na to zżymać. Można się na to złościć. Można się tym denerwować. Ale prawda jest taka, że od złoszczenia, denerwowania i frustrowania przybywa nam tylko wrzodu na żołądku. Nic od tego się nie zmienia. Zamiast się frustrować, trzeba spojrzeć na ten plakat z uśmiechem i pomyśleć, że stanowi on dla nas ważne zadanie. Ważne zadanie rechrystianizacji Bożego Narodzenia. Boże to święto dla wielu jest już świętem zupełnie świeckim. Jest już czasem spotkania z rodziną, dobrego jedzenia, pooglądania telewizji i odpoczynku, to jest rzecz oczywista. To, że dla wielu z ludzi treść religijna w tym święcie jest trzeciorzędna, to też jest kwestia oczywista. A zatem zamiast się złościć na nich, zamiast się złościć na ten niebrzydki plakat, warto zacząć rechrystianizować te święta, pokazywać, jak piękne elementy tkwią u jego podstaw, jak niesamowicie rodzinne są te święta i wreszcie nie bać się porozmawiać właśnie o tym, co w te święta robić będziemy. Bez agresji, bez frustracji, ale z uśmiechem. Powiedzieć o płatku, powiedzieć o rodzącym się Chrystusie, powiedzieć o tym, że na naszych oczach na świat przychodzi sens, logos, prawda. I to by było na tyle. Czas minął przynajmniej mi, jak zwykle, błyskawicznie. Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii, także te wyrazy krytyki. Bardzo dziękuję za listy, za komentarze i zapraszam już za tydzień na kolejny podcast. A teraz do usłyszenia mówi Tomasz Tarnikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.